Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa na spotkaniu, kolejnym spotkaniu organizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Berlinie. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć na spotkaniu pana Witolda Gadowskiego. Pan Witold Gadowski jest dziennikarzem, jest reporterem śledczym. W latach 90. był korespondentem wojennym na Bałkanach. Jest również specjalistą od spraw bezpieczeństwa i znawcą problematyki służb specjalnych. W dniu dzisiejszym przyniósł do nas dwie książki, Smak wojny i Wieża komunistów. Smak wojny jest to właściwie premiera chyba zagraniczna. Wieża komunistów jest poprzednią książką pana redaktora. Dzisiejsze spotkanie podyskutujemy o tej książce, podyskutujemy o Polsce. Także w drugiej części spotkania zapraszam do dyskusji, pytania. Proszę, jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe, to proszę przygotować i oddaję głos panu redaktorowi. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za tak miłe wprowadzenie. I od razu na początku, ponieważ jestem w stolicy Niemiec, więc postaram się być precyzyjny. Więc precyzyjnie nasze spotkanie będzie wyglądało tak. Na początek ja króciutko, troszkę Państwa podniecę do dyskusji kilkoma słowami, które Państwu powiem. W tych słowach zawrę też w miarę precyzyjną receptę, moją receptę na naprawę tego, co się dzieje. Oczywiście to nie jest wszechogarniająca recepta, więc ona będzie tylko podstawą do dyskusji. Następnie mam nadzieję, że gro naszego spotkania wypełni nasza rozmowa. Czyli Państwo, pytajcie mnie o wszystko, o co chcecie, a ja na to, co będę znał odpowiedź, odpowiem, a to, czego nie będę wiedział, uczciwie powiem, że nie wiem. Nie będę się wymigiwał, nie będę cyganił, nie jestem politykiem, więc nie będę musiał Państwa tutaj zwodzić, ani agitować do niczego. Bo nie chcę Państwa agitować do niczego poza tym, żeby być Polakami i kochać naszą ojczyznę. No właściwie to jest tylko moje przesłanie, które wszędzie przyjeżdżam. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno słowo. Dzisiejsze spotkanie jest oczywiście, tak jak nasze ostatnie spotkania, transmitowane bezpośrednio na niepoprawnyradio.pl. Zapraszam wszystkich do słuchania i pozdrowienia dla słuchaczy i pana Marka z Warszawy. Pozdrawiamy słuchaczy. Chciałem panu Markowi bardzo podziękować, bo naprawdę wiele pracy włożył w to, żeby to spotkanie doszło do skutku i klubowi. I panu Markowi szczególnie, który zajął się nami wczoraj bardzo troskliwie, sprowadził nas z manowców zaberlińskich do Berlina. Tak wszystko się udało. Bardzo panu dziękuję i bardzo klubowi dziękuję, że działa, że jest i że możemy się spotkać i trochę o Polsce w Berlinie porozmawiać. Więc jakby grą naszego spotkania będzie dyskusją i na sam koniec będę do Państwa dyspozycji. Będę podpisywał książki, będę tu siedział tak długo, jak Państwo będzie chcieli i będę odpowiadał już prywatnie na Państwa pytania. Bardzo mi jest miło, że spotkałem swoich czytelników. To naprawdę dodaje mi bardzo dużo otuchy i słuchaczy, i wiary w to, co robię, bo czasami opadają ręce, no i wtedy jak spotykam ludzi, którzy myślą podobnie, to naprawdę wtedy te ręce się unoszą same do góry. Bardzo dziękuję i będę starał się oczywiście Państwa nie zawodzić. Od siebie dodam jeszcze tylko tyle, o sobie, że zdarzyło mi się pracować chyba w każdym rodzaju mediów w Polsce i niemal z każdej redakcji zostałem wyrzucony. Z różnych powodów, ale generalnie przez to, że ja zawód dziennikarski pojmuję bardzo poważnie. Jestem człowiekiem, który lubi żartować, ale nie lubię żartować z profesji dziennikarskiej i z warsztatu rzetelności dziennikarskiej. Tu żartów, jak tu mam małe poczucie humoru. I to sprawia, że mnie wyrzucają. Nawet byłem wyrzucony z Gazety Polskiej, to się przyznam. Ale przez Piotra Wierzbickiego. Kiedyś, dawno temu, Piotr Wierzbicki był naczelny, wywalił mnie z Gazety Polskiej. Rzecz dotyczyła wywiadu z Bronisławem Geremkiem. Miał się ukazać wywiad z Bronisławem Geremkiem. Wywiad mi się nie podobał, ponieważ był bardzo czołobitny. Przeprowadzony z udziałem wtedy Elżbiety Isakiewicz, zastępcy naczelnego redaktora Gazety Polskiej. Ja ten wywiad skrytykowałem i usłyszałem, że jak mi się nie podoba, no to mogę zrezygnować z pracy, co też uczyniłem. No bo mi się nie podobało. Więc zdarzyło mi się nawet być wyrzuconym z Gazety Polskiej, już o innych mediach nie mówię.
Zawsze na spotkaniach podkreślam, że jednym z moich największych osiągnięć jest doprowadzenie do wyprodukowania serialu 1920 Wojna i Miłość. To był pierwszy serial o wojnie bolszewikami. Pierwszy serial, jak się ukazał. Było mnóstwo przeszkód, żeby tego serialu nie robić. Wszyscy przeszkadzali, ale w końcu się udało. Może nie był idealny, bo mieliśmy bardzo mało pieniędzy na to, ale udało się pokazać chociaż szczątki wojny 1920 roku. Super. Bardzo baliśmy się konfrontacji z Bitwą Warszawską tego serialu, no ale okazało się, że nie było czego się obawiać. Niestety Bitwa Warszawska nie okazała się dobrym filmem. I tu już nawiązuję do naszego spotkania. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że moim zdaniem, tak jak przyglądam się naszemu wspólnemu krajowi, chociaż Wy jesteście na emigracji, ja jestem w środku, ale jakby odczuwam z Wami tą wspólnotę patriotyzmu i dlatego myślę, że się spotkaliśmy tutaj. Więc podstawową wadą dzisiejszej Polski, jej bolączką, jest dziedzictwo okrągłego stołu. Jest to, co w sposób tajny, nieopublikowany do dziś, stało się przedmiotem umowy pomiędzy Czesławem Kiszczakiem i wyselekcjonowanymi przez niego reprezentantami tzw. opozycji, czyli naszej strony. My wtedy bardzo się cieszyliśmy, ja też się cieszyłem. Dużo czasu zajęło mi, zanim zorientowałem się, w co naprawdę zagraliśmy i gdzie są strony sporu. Otóż, mówiąc krótko, bo to Państwo dobrze wiecie, ja nie chcę Was zanudzać tym, okrągły stół umożliwił komunistom i oficerom tajnych służb komunistycznych zamianę książeczek partyjnych na książeczki czekowe. I to się stało powszechne i dziś znowu stoimy po dwóch stronach. My, obywatele, wysuci z własności, z majątku, de facto zarabiający własnymi rękami w pocie czoła na to, żeby się utrzymać. I oni. Kulczyk, Krause, właśnie Polsatu, i tak mogę wymieniać, prawda, te postaci Państwo znacie. Oni, wszyscy oni, w 90%, jeżeli spojrzymy na listę 100 najbogatszych Polaków, byli powiązani ze służbami specjalnymi PRL. Czy to przypadek? No można powiedzieć, no tak, przypadek. Byli genetycznie lepiej uzdolnieni do robienia biznesu niż my. Prawda? Ale jak Państwo weźmiecie pod uwagę publikacje resortowe dzieci, to zauważycie, że ta genetyka się dziedziczy. Prawda? Gwiazdy, dzisiejsze gwiazdy medialne Polski, dzisiejszej Polski, III Rzeczypospolitej, to w większości dzieci byłych aparatczyków i oficerów Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Bezpieki. I ta konstatacja jest przykra, bolesna, my o niej wiemy. I teraz, no cóż możemy zrobić, bo ja bardzo nie lubię takiej negatywnej recenzji, negatywnej diagnozy. No to przychodzę do lekarza, lekarz mówi, jest pan chory, prawda? I to ja do was przychodzę teraz i mówię, nasza Polska jest chora. No i co z tego? My wiemy. Ale co z tym zrobić? Co my możemy, zwykli obywatele, tu i tam, zrobić ku temu, żeby tą Polskę uzdrowić? I tu jestem być może trochę osamotniony, być może trochę inny niż politycy, ale ja posiadam receptę na to, może nie najlepszą, ale receptę na to, co należy zmienić. I to bardzo szybko. Otóż jeżeli nie rozbijemy służb specjalnych działających dziś w III Rzeczpospolitej, nie zamienimy ich na patriotyczne, dobrze dobrane jednostki służące Polsce i polskiej gospodarce, nic się nie zmieni. Ani w rzeczywistości społecznej, ani w rzeczywistości gospodarczej. Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza jest taka, że właściwie panuje rywalizacja ciągle między komunistycznymi wojskowymi służbami i komunistycznymi cywilnymi służbami. Oni między sobą rywalizują o ten podstaw sukna, który wyszarpują spod głowy Rzeczpospolitej. To jest ta słynna rozmowa Bogusława z Kmicicem, pamiętacie Państwo, kiedy on mówi, że Polska to już tylko postaw czerwonego sukna. No, oni tak to pojmują. I ponieważ w czasach komunizmu mieli przetrącone kręgosłupy, rozchwiane wektory moralne, to dziś
nie kierują się właściwie żadną etyką. Kierują się tylko etyką rabunku. Wobec czego ten, kto im da więcej, temu służą. Stąd zachodnie koncerny wchodzą do Polski na bardzo dziwnych warunkach, które właściwie nie byłyby do zaakceptowania przez żaden europejski kraj, tylko dlatego, że pocztą tych koncernów stają się byli oficerowie. Oni za garść euro są w stanie sprzedać wszystko i wszystko. I to oczywiście jest smutne i trzeba to zmienić. Jak to zmienić? Rozmawiałem na ten temat z panem prezesem Kaczyńskim, bo jest on póki co dziś jedynym reprezentantem realnej opozycji działającej w Polsce, bo cała reszta to jest teatrzyk, jak to Japończycy nazywają kabuki, czyli taki teatrzyk cieni, kto inny pociąga za sznurki, a kto inny się rusza, prawda? Podobnie jest z telebrytami zresztą naszych polskich mediów. Jak to zmienić? Otóż ja uważam, że należy w przyszłym rządzie, który mam nadzieję kiedyś powstanie, w przyszłym patriotycznym rządzie, niepodległościowym rządzie, już nie chcę tych przymiotów umnożyć, ale wystarczy, że to będzie republikański, niepodległościowy rząd dbający o interesy państwa polskiego. To w zupełności wystarczy. Czy on będzie lewicowy czy prawicowy, to już jest kwestia zupełnie wtórna. Najważniejszą dzisiaj linią sporu w Polsce jest spór pomiędzy niepodległościowcami i tymi, którzy mówią, że Polska to przeżytek. Że naród polski, że polskie wartości to właściwie wszystkie są passe. Że nie ma już o czym mówić. Trzeba się wtopić w jakąś magmę europejską. Tylko że oni sami nie potrafią zdefiniować tej magmy europejskiej, dlatego że jak państwo żyjecie w Niemczech, no to wiecie, że Niemiec przecież nie powie, że jestem Europejczykiem, tylko najpierw powie, że jestem Niemcem, a potem Europejczykiem. I to jest zupełnie zdrowe. No. Nie można im mieć tego zdrowe. Więc to, co powiedziałem panu prezesowi Kaczyńskiemu, powtórzę państwu dzisiaj też. Należy stworzyć pełnomocnika do spraw służb specjalnych, podległego jedynie stanowisku, podległego jedynie premierowi, któremu będą podlegać dwa bardzo ważne biura. Biuro Informacji Specjalnych, które będzie miało pod sobą wszystkie formacje tajne działające na terenie Polski, począwszy od Agencji Wywiadu, a skończywszy na Inspekcji Celnej. Wszystkie te służby powinny podlegać Biuru Informacji Specjalnej. W tym włączymy w to podległość kadrową. To biuro będzie wnioskowało o obsadę personalną ważnych stanowisk. I drugie biuro, Biuro Informacji Kryminalnej, któremu będą podlegać wszystkie formacje policyjne. I te oba biura będą podlegać pełnomocnikowi premiera do spraw służb. I w tym momencie ten pełnomocnik będzie miał realną siłę do tego, żeby wpływać na kształt formacji policyjnych i specjalnych w Polsce. Oczywiście po utworzeniu takiej struktury jeszcze niewiele się zmieni, bo ludzie pozostaną ci sami. Więc trzeba będzie prowadzić pewną klarowną politykę kadrową, tak to nazwę. Nie można wszystkich od razu wyrzucić, nie można wszystkich od razu prześladować, właściwie nikogo nie można prześladować już, bo się tego nie da zrobić, ale można wywierać presję w kierunku kształtowania personalnego najważniejszych stanowisk, a potem już coraz większej liczby stanowisk. Tam należy wpuszczać ludzi młodych. Tych, których dziś wypycha się na emigrację. Tych, których dziś Polska wyrzuca, bo nie ma dla nich żadnej propozycji. To są ludzie dobrze wykształceni, władający językami, często bardzo patriotycznie usposobieni, którzy nie znajdują swojego miejsca w Polsce. Ci ludzie, wyselekcjonowani, oczywiście przeszkoleni, powinni znajdować coraz więcej miejsca w służbach specjalnych. Dlaczego ja tak uczepiłem się służb specjalnych? Dlatego, że dziś w polskiej gospodarce nic ważnego nie dzieje się bez służb specjalnych. Wszystkie wielkie szwindle dzieją się za pośrednictwem służb specjalnych. Przykładem takiego szwindla jest Amber Gold. I to jest bardzo ciekawe, bo w Amber Gold jest również wątek niemiecki. Dlaczego powstało Amber Gold? Amber Gold powstało z dwóch przyczyn. Po pierwsze, pewien oligarcha rosyjski chciał zacząć legalizować rosyjskie złoto, które na giełdach światowych ma fatalną opinię i ludzie nie chcą kupować wprost rosyjskiego złota, bo wiąże się to z wieloma aferami, oszustwami i tak dalej. Więc to złoto, pomijając już to, że ma słabą jakość to jeszcze chemiczną, to jeszcze ma słabe konotacje towarzyszące, więc chciano w ten sposób przeprać rosyjskie złoto, przepuszczając je przez Amber Gold i ono już by było złotem
państwa Unii Europejskiej, czyli tym dobrym, fajnym złotem. Ale to jest działalność uboczna. Tak naprawdę zmierzano do prywatyzacji LOT-u. Stąd powstanie Amber Gold zbiegło się w czasie z bardzo niskimi notowaniami LOT-u i z rozważaniami, czy LOT nie można by sprywatyzować, bo osiąga bardzo słabe wyniki. Kto chciał prywatyzować LOT? Pan Kołomyjski i pan Rabinowicz. Dwóch oligarchów, jeden ukraiński, drugi rosyjski. Rabinowicz zresztą dokładnie opisany przez Jurgena Rotta, tu w Niemczech. Rott wydał parę lat temu książkę o Rabinowiczu, który opisuje dokładnie jego mafijne powiązania, macki i tak dalej. Więc tą książkę można jeszcze pewnie gdzieś zdobyć. Jurgen Rott jest chyba znany tym, którzy interesują się mafią i powiązaniami służb specjalnych, bo on się tym zajmuje. Ja się często z tym nie zgadzam, ale muszę powiedzieć, że informacji ma bardzo dużo. Więc Rabinowicz i Kołomyjski usiłowali wejść w posiadanie LOT-u. W tym celu pozyskano nieduże linie lotnicze niemieckie, OLT, które stały się własnością Amber Gold, przedsiębiorstwa Amber Gold. I zaczęły latać za 40 zł z Krakowa do Heringsdorfu, tam takie lotniska przy Świnoujściu, albo do Szczecina. No to za 40 zł się nie da latać. No więc o co chodziło? No oczywiście dumping, prawda? Chodziło o to, żeby przejąć połączenia wewnętrzne w kraju, a potem kupić lot. I z tego co wiem, owi monterzy, powiedzmy, tej operacji mieli przyzwolenie z kancelarii premiera RP. I prawdopodobnie nic by się nie stało, prawdopodobnie udałoby się sprywatyzować lot przez Amber Gold albo przez OLT, czy jakąś inną firmę, gdyby nie fakt, że wybuchła afera finansowa, czyli piramida za wcześnie się zwaliła. A piramida zwaliła się za wcześnie między innymi dlatego, że w agencji wywiadu, w kasie Agencji Wywiadu Polskiego odkryto brak 2 milionów. Te 2 miliony zostały prywatnie wpłacone przez oficerów na Amber Gold. Dolarów. Zostały wpłacone przez oficerów Agencji Wywiadu na Amber Gold. To były pieniądze nieformalnie powierzone polskiemu wywiadowi przez Amerykanów. Często tak się zdarza. Prowadząc operacje wywiadowcze, fundusze przepływają w sposób nieksięgowany. To nie są nawet fundusze operacyjne, to są fundusze, które chodzą poza księgowaniem, no powiedzmy, że miały służyć tajnym operacjom. Sprawa by się nie wydała, gdyby nie fakt, że wieloletni kasjer Agencji Wywiadu poszedł na urlop, ale zanim poszedł na urlop, to powkładał gazety do sejfu. Zastępowała go pewna pani major. Pani major z nudów zajrzała do sejfu, zobaczyła gazety. Jakby tam nic nie zobaczyła, to by prawdopodobnie nie zrobiła afery. Jak zobaczyła gazety, zgłosiła to swojemu przełożonemu. No i pan generał Hunia, szef Agencji Wywiadu, który nie jest specjalnie bojowy, albo jest bojowy w rozumieniu Stefana Kisielewskiego, czyli boi się wszystkiego, wezwał prokuraturę. No i po raz pierwszy prokuratura weszła do Agencji Wywiadu i weszło ABW, czyli konkurencyjna służba. Rozmuchała się straszna afera. Kasjer, długoletni kasjer Agencji Wywiadu o pseudonimie Carrington poszedł siedzieć i siedzi właściwie chyba do dzisiaj nawet w areszcie. Boją się postawić zarzuty, no bo nie wiadomo jakie zarzuty postawić, żeby tutaj z tego jakoś wybrnąć. No i zaczęła się walić piramida Amber Gold. Więc dlaczego o tym mówię? Bo to jest najświeższa afera, prawda? Państwo znacie kulisy Amber Gold z prasy. Jeżeli w takiej aferze, w tak trudny sposób maczają łapki ludzie ze służb, to po pierwsze świadczy to o ich naprawdę słabej fachowości, a po drugie świadczy o tym, że moralności to zagrożeń nie mają. Takie służby nie mogą działać w polskiej gospodarce, bo ją całkowicie rozłożą. Dziś polski przedsiębiorca nie dość, że musi borykać się z systemem finansowym, który jest wobec niego opresyjny, i podczas gdy niemiecki przedsiębiorca, włoski przedsiębiorca będzie dysponował preferencyjnymi kredytami inwestującymi na polskim rynku, polski przedsiębiorca nie tylko, że będzie miał strasznie drogi kredyt, ale jeszcze będzie gnębiony przez służby fiskalne i właściwie niszczony. Tylko po to, żeby dobry pomysł został przejęty przez konkurencję, czyli przez innych, którzy lepiej płacą oficerom służb.
bo oficerowie służb dzisiaj nie zajmują się ochroną bezpieczeństwa polskiej gospodarki, ochroną bezpieczeństwa polskich obywateli, osłoną eksportu specjalnego, czy tej handlu bronią i tak dalej, już prawie go nie ma, jeżeli chodzi o polską broń, tylko są to gangi, które gromadzą na własny, prywatny użytek tak zwane kompromaty, czyli materiały kompromitujące osoby ze sfery publicznej i potem tym grają dla własnych interesów. Tak niestety wygląda sytuacja w naszym kraju. Być może, że tak sytuacja wygląda w każdym postsowieckim kraju, może nawet w każdym postkolonialnym kraju. No niemniej to jest nasz kraj, wobec czego ja opisuję patologie, które towarzyszą temu, co się w Polsce dzieje. W najnowszym tekście, który opublikuję jutro w tygodniku w sieci, podsumowuję w pewien taki specyficzny sposób dorobek wojskowych służb informacyjnych. I ten tekst zaczyna się od cytatu pewnego wysokiego oficera WSI, który mówi tak. Oni nam zrobili FOS, no to my im ArtBi. O co chodzi? FOS był operacją prowadzoną przez drugi zarząd sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, a szczególnie grupę Y, która była do zadań specjalnych. Czyli można powiedzieć, byli to wojskowi. Po części afera FOS została ujawniona, bo konkurencyjna banda, mówiąc kolokwialnie, czyli służby cywilne, zazdrościły wojskowym dużych zarobków, wobec czego wypłynęły pewne dokumenty. Oczywiście te dokumenty wypływały dużo wcześniej i znowu początek afery FOS jest w Niemczech, jest w Düsseldorfie. Tam działał i działa do dziś zresztą, 82-letni dziś, Józef Tkaczyk, czyli główny makler FOS-u. Ja byłem u niego w biurze i to było kilka lat temu, przed napisaniem Wieży Komunistów, bo Wieża Komunistów powstała z inspiracji rozmowy z Józefem Tkaczykiem w Düsseldorfie. Józef Tkaczyk przez kilka godzin siedział i pokazywał mi segregatory dotyczące FOS-u. I włosy dęba stawały rzeczywiście, bo tam szły miliardy dolarów. To, jakie zarzuty były w Polsce, 500 milionów dolarów, to w ogóle pestka. Przez ręce samego Tkaczyka poszło 5 miliardów dolarów. A mówię, jeszcze takich maklerów jak ja było kilku. I po rozmowie z Tkaczykiem, który stwierdził, kazał podać koniak, bo powiedział, jest pan pierwszym Polakiem, który dotarł do mnie do biura. Nie była ani prokuratura, ani służby specjalne, ani inni dziennikarze, ani wojsko, nikt. Nikt nie dotarł do biura oficjalnie działającego w Düsseldorfie. Dziś zarejestrowanego na żonę, no bo po tych wszystkich perypetiach z FOS-em on już nie może prowadzić inżynierii finansowej, jak to się u Państwa chyba nazywa, znaczy tutaj nazywa, to znaczy nie makler, tylko inżynier. Więc on tego już nie może prowadzić. Prowadzi na żonę i po tym, co mi opowiedział, ja zrozumiałem, że jeżeli napiszę reportaż o FOS-ie, to po pierwsze nie wyjdę z sądu, dostanę większy niż Trynkiewicz wyrok, łącznie za moje przestępstwa, no i po prostu już koniec, nie będę mógł nic zrobić, bo wielu dziennikarzy już w ten sposób skończyło karierę, więc długo rozmyślałem nad tym, jak tą sprawę FOS-u przekazać państwu, publiczności, opowiedzieć o tym, co wiem. No i wymyśliłem, że napiszę powieść. Napisałem powieść Wieża Komunistów. Większość rzeczy opisanych tam, poza rzeczami fabularnymi, jest prawdą. To są wszystko sytuacje, których nie mogłem opisać jako dziennikarz w formie reportażu, ale jako pisarz mogę pisać, bo zawsze mogę powiedzieć, zwariowałem. Daj się mi święty spokój. Zwariowałem. Pisarz może zwariować. Dziennikarz nie. Zwłaszcza w Polsce. Dziennikarz w Polsce musi stąpać bardzo ostrożnie, bowiem z każdej strony już czają się przeróżni obrońcy wolności słowa. Więc tak to jest. I Józef Tkaczyk, przerażony tym, co się dzieje, przerażony tym, że pan Rzemek pisał na serwetce polecenia przelania 50-100 milionów dolarów na różne konta, między innymi na konto pierwszego dealera Opla w Polsce, pana Komornickiego, który dostał kilkaset samochodów, nigdy za nie zapłacił. Nigdy. No to ja też mógł założyć, nie znam się na dealerce samochodowej, ale zakładam od razu firmę. Jak wiem, że dostałem za darmo samochody i nie zapłacę za nie. Prawda? Podobnie postępował pan Zacharski, także to jest jakaś reguła, ale on przerażony tym, co się dzieje, zgłosił zawiadomienie do prokuratury w Köln, został przesłuchany w Köln
i niemiecka prokuratura w Köln, jak to praworządni niemieccy prokuratorzy, przesłali do Polski informację w ramach pomocy prawnej, że co prawda FOS to nie jest przestępstwo dziejące się na terenie Niemiec, ale bardzo niepokojące i być może polska prokuratura powinna na ten temat prowadzić śledztwo. Prokuratura oczywiście guzik zrobiła, no ale sprawa trafiła do NIK-u, no i znacie Państwo już dalszy ciąg, pan Falcman i te wszystkie rzeczy, które spotkały pana Falcmana, pańko i kilku innych ludzi, prawda? Więc wracam do tego, od czego zacząłem. Bez zmiany służb specjalnych, bez uwolnienia polskiej gospodarki od gorsetu złodziei w mundurach, nie da się w Polsce obronić wolnego rynku, ani nawet go zbudować. To, co Państwo widzicie, to wszystko jest postkolonialna gospodarka. Postkolonialna gospodarka, w którą jak w masło wchodzą, jakie chcą przedsiębiorstwa, ale z reguły ci, którzy mają największe interesy w tym, żeby w ogóle w Polsce coś tam zdziałać, czyli Niemcy i Rosjanie. Dziś wszystkie regionalne gazety od zachodniej granicy aż do linii Wisły są własnością niemieckiego koncernu jednego Neue Passauer Presse. I na moje kilkukrotne pytania, gdzie jest urząd antymonopolowy w tej sprawie, uzyskuję ciągle wymijające odpowiedzi. Że to nie jest w gestii urzędu antymonopolowego, to nie jest sprawą postępowania antymonopolowego. Jeżeli to nie jest monopol, to znaczy, że ja nie rozumiem, co jest monopolem. Jeżeli wszystkie regionalne gazety, i to takie duże jak Dziennik Zachodni na przykład, prawda, Śląski, czy Dziennik Polski, Gazeta Krakowska w Krakowie, są własnością jednego koncernu, to nie jest monopol. Co więcej, doszło do tego, że dziś na rynku w Krakowie konkurują ze sobą dwie gazety, które są własnością Neue Passauer Presse. Dziennik Polski i Gazeta Krakowska są własnością tej samej firmy. Czyli zmieniamy tylko winietkę i puszczamy te same informacje. A dodajcie Państwo do tego, że mamy, że najbardziej popularną gazetą w Polsce dziś jest Fakt Bild. Prawda? Polska mutacja Bildu. Że jednym z najpopularniejszych tygodników jest Newsweek, własność Axel Springer. Że najpopularniejszym portalem informacyjnym jest Onet, własność Axel Springer. Najpopularniejszym radiem w Polsce jest radio RMF FM, własność Bauer. Drugi co do wielkości portal Interia, własność Bauer. To jest nasze. Prawda? I to budzi zastanowienie, no bo to jeżeli my nie mamy już gazet, tracimy najważniejsze rozgłośnie radiowe, tracimy tygodniki, no to gdzie ten polski głos ma się przebijać? To w jaki sposób Fakt opisze coś, co jest niezgodne z niemiecką linią postępowania wobec Polski? To takie pytania retoryczne, które można zawiesić w przestrzeni, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. Ja nie potrafię odpowiedzieć, jak można obronić wolność słowa na rynku, na którym dominuje własność obca. No bo to jest naprawdę trudne. Oczywiście powstają inicjatywy takie jak chociażby Gazeta Polska, Tygodnik w sieci, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika, ale to są inicjatywy na razie niedoważone. Tam nie ma pieniędzy. Tam, gdzie nie ma pieniędzy, tam nie ma mediów. Media dziś są bardzo drogie. I to także media nowej generacji. Jeżeli weźmiemy media społecznościowe, no to już w ogóle umarł w butach, bo ani jednego polskiego nie ma. Facebook, Twitter, są ponadnarodowe korporacje. Więc jakby w takiej rzeczywistości coraz trudniej jest działać dziennikarzowi, który chce być dziennikarzem informacyjnym. Nie propagandowym, tylko informacyjnym. Bo weźcie Państwo pod uwagę, że zarówno Telewizja Polsat, jak i Telewizja TVN powstały z pieniędzy po okrągłostołowych. Z pieniędzy wprost płynących z powiązań ze służbami specjalnymi komunizmu. Że dziś telewizja publiczna jest skolonizowana i okupowana przez ludzi z Platformy i SLD. Po 2010 roku w telewizji publicznej dokonano największej czystki od stanu wojennego. Wyrzucono wszystkich dziennikarzy, których można było nawet na którym można było rzucić cień posądzenia, że byli powiązani z opcją niepodległościową, pisowską, czy jakoś tam patriotyczną, czy katolicką.
Są tylko koncesjonowani katolicy, tak jak ksiądz Kazimierz Sowa. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie postać? Czyli księża patrioci, mówiąc krótko, prawda? Tylko w dzisiejszych sułtanach, a nie tych z PRL-u. Są księża już dotknięci lekką demencją z powodu wieku. Wiecie Państwo, o którym księdzu mówię. I są też niektórzy biskupi, którzy bardzo sprzyjają tronowi. Znaczy sojusz tronu z ołtarzem. W Polsce ten sojusz tronu z ołtarzem nigdy się nie sprawdza, bo najwięksi święci rośli wtedy, kiedy był konflikt tronu z ołtarzem. I tu przykładem jest święty Stanisław z Krakowskiej Skałki, zabity przez Bolesława Śmiałego na ołtarzu. Prawda? Więc warto, żeby księża o tym pamiętali, bowiem w czasie insurekcji kościuszkowskiej i w czasie buntu kilińskiego kilku biskupów zawisło w Warszawie. Także to było dawno, ale warto o tym pamiętać. Tym bardziej. Ja tutaj oczywiście nie chcę słów nienawiści głosić. Ja to wszystko mówię polemicznie i trochę z przymrużeniem oka, ale warto jest odwoływać się do historycznych analogii, bowiem dziś bardzo wyraźnie widać wpływy ideologii saskiej. Jak Państwo pamiętacie, cały XVIII wiek, większość lat, kiedy Sasi zasiadali na polskim tronie, dominował pogląd, że niepodległość polska jest tym mocniejsza, im Polska jest słabsza. Im ma słabszą armię, bowiem wtedy nikomu nie zagraża, a świat i sąsiedzi zadbają o polską niepodległość. I tak zadbali, że pod koniec XVIII wieku już nie zostało z tej niepodległości nawet kropli. Prawda? Tak zadbali. I dziś spójrzcie Państwo na polską armię. Spójrzcie Państwo na polską politykę zagraniczną. Czy widzieliście Państwo kiedykolwiek, żeby pan Sikorski błysnął zębami i powiedział nie? Żeby premier Tusk nie zgodził się z panią Anielą, prawda? Ja ją nazywam panią Anielą, bo spolszczamy, ale to jest pani, no tak. Mówimy o tej samej osobie, prawda? Miłośniczce naturystycznych plaż. Więc wiecie Państwo, no z taką polityką zagraniczną to my nigdzie nie zajdziemy. Dlatego, że ustępując i w lot chwytając intencje niemieckie czy rosyjskie, bo w Polsce jakby te dwa kierunki są bardzo modne dzisiaj wśród rządzących polityków, no to my nie mamy przestrzeni dla zrealizowania polskiej niepodległości. Przykładem na to, jak traktuje się polską niepodległość, jest traktowanie Józefa Piłsudskiego. Dziś w Polsce nie ma ani jednego muzeum poświęconego Józefowi Piłsudskiemu. Tak. Chcę Państwa właśnie o tym poinformować. Mamy 2014 rok, a więc mija 100 lat od wymarszu pierwszej kompanii kadrowej z krakowskich Oleandrów. 100 lat! Dom legionistów przy Oleandrach jest w ruinie. Tak, jest w ruinie. Ani jednego muzeum Piłsudskiego nie ma. Nie powstał ani jeden film o Józefie Piłsudskim. To każdy, najsłabszy nawet działacz społeczny, bolszewik, posiada w Polsce Izbę Pamięci muzeum pomnik, a Józef Piłsudski nie posiada własnego muzeum. W Sulejówku coś tam się tworzy, ale tak się tworzy, że się nie może utworzyć. Na krakowskich Oleandrach piękne pamiątki. Maska pośmiertna Józefa Piłsudskiego. Konstytucja kwietniowa podpisana przez Piłsudskiego własnoręcznie. Mundur Piłsudskiego. Wszystkie sztandary legionowe. Tam to jest. Ale niszczeje, bo tam jest 7 stopni ciepła. Bo nie ma na ogrzewanie. Rozumiecie Państwo, że w Polsce nie ma na ogrzewanie domu legionowego. Nie ma na utworzenie tam muzeum. Nie ma na to pieniędzy. Ale są pieniądze na ekspozycje w warszawskich galeriach dziwnych... No, nie chcę już tego rozwijać, prawda? Bo to trudno powiedzieć. Nie chcę się rozpędzać, bo to zaraz będzie, że znowu tutaj jest ordynarny. Ale są pieniądze na to, żeby Narodowy Teatr Stary w Krakowie wystawiał głupie sztuki, klaty. No tak głupie, bo to już nawet nie jest ciekawa prowokacja artystyczna czy intelektualna, bo to jest wulgarne, głupie, pozbawione smaku.
Na to pieniądze z Ministerstwa Kultury idą szerokim strumieniem. Albo na film o, znaczy na film o Wałęsie wyłożył Abelgo. Abelgo. Proszę pamiętać. Częściowo naturalnie, bo tam no, Ministerstwo Kultury, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej na pewno. Więc na to są pieniądze. Ale na pomnik śpiących miasto Warszawa wydaje mnóstwo pieniędzy na renowację i na to, żeby ten pomnik wracał na należne miejsce, tak? Bo będzie incydent międzynarodowy. Na to są pieniądze. A na pielęgnowanie polskiej niepodległości pieniędzy nie ma. Do tego stopnia, że w Ostrołęce dziś tak się złożyło jakoś patologicznie, że tam rządzi prezydent z PiS-u. Patologicznie, jak to powiedzieli dzisiaj modni, wykształceni z dużych miast. Rządzi prezydent z PiS-u i samorząd ostrołęcki, tam toczyły się najcięższe walki. Między Łupaszki, do 1954 roku polscy partyzanci walczyli z bolszewikami właśnie w okolicach Ostrołęki. Wobec czego wymyślono tam, żeby w dawnym carskim więzieniu z 1903 roku urządzić jedyne w Polsce piękne, multimedialne Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No, nie ma lepszego pomysłu. No, super pomysł, mają dużo pamiątek. Rzeczywiście pięknie to wszystko wygląda. I co? Wysłali z Ostrołęki wniosek o dotację, która się należy na takie projekty, do Ministerstwa Kultury. I co ministerstwo odpowiedziało? W punktacji, którą wysłano, też o tym piszę w najnowszym numerze sieci jutro, są takie punkty. Zgodność z aktualną polityką, jak to jest ładnie, zgodność z aktualną polityką władz państwa. Zero. Potrzeba społeczna. Zero. To znaczy, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych, po pierwsze, wreszcie powiedzieli prawdę, jest niezgodne z aktualną polityką władz i potrzeba społeczna z ich punktu widzenia jest zero. Oczywiście nie dali dotacji. Nie dali dotacji na takie muzeum. Jedyne w Polsce, na które samorząd Ostrołęki wyłożył 6 milionów złotych. W pięknym, znaczy pięknym, wiecie Państwo, jak wygląda więzienie, no ale to jest carskie więzienie. Tam rzeczywiście męczono tych żołnierzy wyklętych i ich zabijano. W takim miejscu, do którego mogły przyjeżdżać wycieczki z całej Polski, gdzie można by edukować młodzież na temat powstania antykomunistycznego po 1945 roku w Polsce, czyli jednej z najbardziej tragicznych kart naszej historii, rząd nie widzi konieczności przekazania tam ani grosza, bo nie dają na to ani grosza, ale na klatę dają 12 milionów rocznie. Albo w Osowie, pomnik w Osowie do tego. Więc wiecie Państwo, ja się trochę zapalam i obiecałem Państwu, że nie będę gadał o tych negatywnych rzeczach, a sam już brnę. Więc dobrze, trzeba zmienić służby specjalne. Jeżeli żaden rząd, który tego nie zrobi, nie będzie rządził w Polsce. Bo to będą kukiełki, które będą prędzej czy później pociągane za sznurki przez służby specjalne, bowiem to, co działo się na początku lat 90., czyli słynna szafa Lesiaka, ta instrukcja 0015, rozbijanie opozycji, film Uprowadzenie Agaty, książka Erotyczne immunitety, to wszystko, co wtedy w ramach operacji D, czyli dezintegracji opozycji się działo, dziś to jest dziecinna zabawa. Dziś nasi, mówię nasi w cudzysłowie niestety, z wielkim bólem, oficerowie dysponują sprzętem, który przekazały Niemcy do ochrony granicy wschodniej. No bo granica wschodnia przesunęła się z Odry na Bug. Czyli tak, Unii Europejskiej, tak, granica wschodnia Unii Europejskiej. I teoretycznie ten sprzęt doskonały powinien no, słuchać, co się dzieje na Białorusi, na Ukrainie, prawda, i tam działać. Ale tam nie działa. On jest skierowany przeciwko polskiej opozycji dziś. Co więcej, elementy systemu Echelon, które w ramach przygotowań do tarczy antyrakietowej Amerykanie nam przekazali, także zostały nakierowane na podsłuchiwanie i dezintegrację opozycji w Polsce dziś. Także jak Państwo się dowiadujecie, że poseł jeden czy drugi na weselu powiedział komuś z ciszonym głosem, że mu da w ucho, to wiedzcie, że to pochodzi wszystko z tego podsłuchu. To wszystko są materiały, oczywiście nie podlegające żadnej kontroli prawnej, nieksięgowane, nienumerowane. Służby działają dzisiaj bez żadnych ograniczeń w Polsce. To jest standard demokracji, z którym nikt, kto żyje w normalnym kraju, się nie może pogodzić. Bo nigdy nie wiadomo, czy następnego dnia nie przyjdą do niego. Ja często czekam w kolejnych artykułach,
że u mnie w domu o 6 rano ktoś zapuka i za przeszukanie. I stanie się to zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Będą mieli nakaz, zrobią to i koniec. Także jeżeli działacze opozycji nie są pewni swojego bezpieczeństwa, integralności, jakiejś prywatności, to nie możemy mówić o demokracji. Bo w praktyce to nie jest demokracja. My przeżywamy to, co dzieje się na Ukrainie, bo tam się bije już opozycjonistów, pozbawia ich zdrowia, ale w Polsce, no w bardziej miękkiej formie, działa ten sam system. Działa system dyskredytowania, ośmieszania, eliminowania z życia publicznego ludzi niewygodnych. To, co spotyka Antoniego Macierewicza w ostatnich tygodniach, jest tego przykładem. Naraz sobie przypomniano, że 7 lat temu była jakaś komisja. To co, rządzą 7 lat, ale teraz będą robić, badać, jak weryfikowano w WSI, przestępczą organizację, która nigdy nie była zweryfikowana. WSI suchą stopą przeszło z PRL-u do III Rzeczypospolitej i zajmowało się życiem wewnętrznym kraju, a wcale nie misjami. Wcale nie zabezpieczaniem naszego eksportu broni, bo go już nie ma. Tak zabezpieczało WSI eksport polskiej broni, że już dzisiaj tego eksportu nie ma. Ale w momencie, kiedy sprzedawano czołgi na przykład do Indonezji, w trakcie defilady te czołgi stanęły, bo silniki się zatarły. Dlaczego? Bo sabotażysta sprzedał złe paliwo po to, żeby się zatarły. Bo cały kontrakt poszedł do komina. Gdzie były wtedy służby wojskowe? Gdzie były służby wojskowe, jak sprzedawano na początku lat 90. raport dotyczący prywatyzacji przemysłu stalowego, w tym i obronnego, który wykonywała firma Proxy, i ten raport był sprzedawany agentom BND i Mossadu. Na co były dowody? Gdzie wtedy był kontrwywiad wojskowy? Prawda? Ilu szpiegów złapał kontrwywiad wojskowy? A to kiedy się Polacy obudzą? Wiecie Państwo, ja mogę tą listę ciągnąć bardzo długo, ale nie chcę Was tym zamęczać, bo Wy to wiecie. Czytacie gazety, interesujecie się tym, co się dzieje w Polsce, więc jakby no nie chcę tego potęgować. Warto skupić się na tej warstwie pozytywnej. Co robić? Otóż, oprócz tego oczywiście pomysłu na służby i tego, co tam, o czym Państwu opowiadałem, co jest zupełnie wykonalne i prawnie możliwe, tylko musi ktoś mieć, że powiem, jak mówią Hiszpanie, cojones, żeby to zrobić, to jest pytanie, co my możemy zrobić. My wszyscy, ja, Państwo, my, zwykli obywatele, którzy nie mamy żadnego wpływu na politykę, albo nam się wydaje, że go nie mamy. Otóż możemy zacząć od bardzo prostych rzeczy, od zachowań konsumenckich. Na czym polegają zachowania konsumenckie? Nie kupować. Nie kupować, to jest oczywiste. Nie oglądać. Nie oglądać, to też jest oczywiste. Nie słuchać, nie czytać, tak. Ale drugim ważnym aspektem działań konsumenckich jest wymiana informacji. Bo skąd ja mam wiedzieć, że koncern X, który w Polsce działa bardzo intensywnie, w Niemczech działa przeciwko polskim interesom, mówi źle o Polsce, czy przedstawiciele tego koncernu mówią źle o Polsce, mówią o polskich obozach śmierci i tak dalej. Skąd ja mam to wiedzieć? To Państwo mi powiecie. Prawda? Państwo wyślecie mi tą informację. Ja ją upowszechnię. I wtedy dzieje się bojkot. Prawda? Wtedy nie kupujemy. Wtedy wysyłamy pozwy. Ale to Państwo, to jest Państwa rola. Bo Państwo tu jesteście. Podobnie jak Australijczycy, znaczy jak Polacy w Australii, jak Polacy w Stanach, w Kanadzie, wszędzie, w Izraelu, wszędzie. Po to należy budować taką sieć polską, bez podziału na lewicę i prawicę, tylko sieć polską, żeby przekazywać sobie informacje, że sieć Starbucks popiera homoseksualistów. Ja bym o tym nie wiedział, gdybym się nie dowiedział ze Stanów Zjednoczonych. Prawda? Że oni intensywnie popierają nie homoseksualizm jako ludzi, bo do tego nic nie mamy, tylko homoseksualizm jako metodę uprawiania polityki, jako ideologię polityczną. Oni to popierają, Starbucks. To ja nie chodzę do Starbucksu. I moich znajomych namawiam, nie chodzimy do Starbucksu, bo my się z tym nie zgadzamy. Bo Starbucks jest przeciwko nam, katolikom. Dziękuję. Tak? To jest w ramach naszych praw obywatelskich. I w momencie, kiedy my taką sieć zbudujemy, udoskonalimy ją, to zaręczam Państwu, że wpływ na działalność koncernów będzie rósł. Bo nie ma nic gorszego, jak taka zła informacja puszczona w naród. My to do szeptanki nawet, prawda?
często jest tak, że dowiadujemy się, jakiś produkt jest szkodliwy, prawda? Trujący. Nie kupujemy. Naraz masowy zwrot konsumencki. Nie kupują tego produktu. Potem się okazuje, że to konkurencja wypuściła taką plotkę. Ale oczywiście nikt nikogo za rękę nie złapie, prawda? Więc my korzystajmy z tych doświadczeń psychologii społecznej i budujmy po prostu zachowania konsumenckie. Polskie. My zachowujemy się po polsku. Firmy, które są przyjazne Polakom, kupujemy ich produkty, bo dziś produkty wielu firm są porównywalne. Mamy kłopot z wyborem. Wybieramy, bo reklamy, wybieramy z różnych powodów, sentymentalnych też. Więc skoro mamy do dyspozycji 10 produktów porównywalnej jakości, wybierajmy ten, który pochodzi z firmy, która jest przyjazna Polsce. Polskim interesom, naszej religii. Jakie? No, jakie, ja też chcę wiedzieć jakie, prawda? Taki katalog powinniśmy zacząć budować. Taki katalog musimy zacząć budować. I druga rzecz, musimy odbudować kapitał. Obok zachowań konsumenckich musimy zacząć odbudowę polskiego kapitału, patriotycznego kapitału. I nie chcę wpadać tutaj w kryptoreklamę i teraz zrobić przerwę, że ta dam chwila na reklamę, bo będę reklamował. Nie, tylko Dalibóg nie znajduje lepszego przykładu. Moim zdaniem przykładem na odbudowę polskiego kapitału są skoki. To jest polski kapitał, tam wisi krzyż, tam się po prostu dzieją jakieś tam rzeczy, które nie uwłaczają naszej wrażliwości, wobec czego należy to budować jako spółdzielnie, to są spółdzielnie. Niedawno powstała taka spółdzielnia, doskonale, ale dlaczego nie w Berlinie, dlaczego nie gdzie indziej? Przecież nasza Polonia takie spotkania musi też mieć z czego móc sfinansować. Ciągle nie możemy działać na zasadzie partyzanckiej, że pan jeden, drugi, trzeci do kapelusza złoży pieniążki i jakoś zrobimy spotkanie. A gdyby działała tutaj spółdzielnia finansowa, nie kończy skoki, ale jakaś inna. Jakaś firma polska, z której płyną dochody, to przecież taka firma może wyłożyć pieniądze na to, żeby rozwijała się działalność, żeby sprowadzać artystów, żeby to wszystko kwitło, żeby młodzież przychodziła, żeby firmy powstawały i tak dalej. Więc pomyślmy o tym. Państwo macie lepsze doświadczenia nawet niż ja, więc oczekuję na Państwa aktywność. Mnie można złapać na Facebooku często i tam po prostu mi nawtykać albo przekazać pomysły. Kontakty z panem Markiem są, spróbujmy tak działać. Już nie mówiąc o tym, że ja bardzo lubię mieć rozbudowaną sieć informatorów do moich śledztw. Różne. Sieć spionaży żystowska jest po prostu niezwykle pożądana. Oczywiście ja utrzymuję w dyskrecji, ale często ciekawe informacje płyną z miejsc, które nie kontroluje polska cenzura. A was nie kontroluję, mam nadzieję jeszcze do końca. To zaraz o tym porozmawiamy. I tutaj właśnie polecam się Państwa aktywności, jeżeli Państwo coś wiecie ciekawego. Barełkowski. No właśnie, jak to jest? No ja wiem, ale ja nie wiem, kto to jest. Trzeba sprawdzić, czy pan Barełkowski to jest porządny, bo jak porządny, to dobrze, a jak nie, no to trzeba się zastanowić. Ale nie wiedziałem, no już się dowiedziałem. Widzicie Państwo, dzięki temu spotkaniu wiem, że Barełkowski jest zbędny. Więc to jest to. I wreszcie najbardziej szalony pomysł, który chcę Państwu poddać pod rozwagę na koniec, wymyśliłem przy tym całym utyskiwaniu, że polski naród, Polacy muszą zrobić wielki fresk historyczny, film o Józefie Piłsudskim. I w jednym czasie przystąpię do rozwiązania. Bardzo dziękuję, to są oklaski dla Józefa Piłsudskiego, a teraz warto, żeby ten pomysł upowszechniać. Ja jego szczegóły będę ogłaszał publicznie i liczę na Państwa przychylność, współpracę i pomoc. Bo to musi być tak jak z kopcem, proszę? Porozmawiamy. Zaraz o tym porozmawiamy, oczywiście, dobrze. Strona masońska, konotuj. Tylko skończę. Ostatnie zdanie. Otóż, w międzywojniu, do którego sięgamy często jako do takiej idylii polskiego patriotyzmu, czegoś, kraju, który już nie wróci, no, który jest wspomnieniem romantycznym, obywatele usypali kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Sypiąc, każdy z taczką jechał i sypał, po prostu i usypał kopiec. To przy tamtym wysiłku stworzenie filmu
fabularnego, wielkiego, z wielkimi twórcami, aktorami i tak dalej, wydaje się w ogóle zajęciem łatwiejszym o wiele. Więc ten pomysł Państwu rzucam, ja ten pomysł będę upowszechniał, będę mówił o postępach organizacyjnych, bo trzeba to jakoś wymyślić, jak zgromadzić eciepecie, jak zrobić zbiórkę publiczną, ale chciałbym, żeby jak najwięcej osób było udziałowcami tego filmu. Żeby każdy, kto wpłaca, dostawał taką cegiełkę, że jest udziałowcem tego filmu. Bo nie sztuka jest wziąć od banku i od korporacji parę milionów złotych. Ale to nie angażuje ludzi. W momencie, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi wpłacą na to, to są zaangażowani, nadzorują, krytykują i idzie to jak trzeba. Tak myślę. Tak, tak. Tak będziemy robić. I teraz, proszę Państwa, ja kończę moje ględzenie. Ono stało się dłuższe niż myślałem. I zaczynamy dyskusję. Pierwszy głos jest masonerii Piłsudskiego, to pamiętam. Potem pan. Ja mam jeszcze, zanim przejdziemy do serii pytań, ja mam jeszcze informację dla Państwa. Pan redaktor krótko wspomniał o żołnierzy wyklętych. 1 marca jest święto żołnierzy wyklętych i nasz klub wspólnie z dwoma stowarzyszeniami, można powiedzieć muzycznymi, z Berlina organizuje spotkanie, na które serdecznie zapraszam. To spotkanie będzie 8 marca we Freies Muzeum Berlin, Bylowstrasse 90. Wykładowcą będzie pan profesor Jan Żaryn. A sprawa kwestii muzycznej to będzie niespodzianka dla Państwa. Informacja będzie jeszcze oczywiście. Informacja będzie puszczona oczywiście mailem, ulotki, plakat i tak dalej. Ja mam też na kartce napisane tą informację, jeżeli ktoś z Państwa by chciał potem sobie odpisać, czy dobrze zapamiętać i tak dalej, to przy drzwiach potem to powiesimy, żeby to każdy mógł sobie dokładnie datę, 8 marzec, to jest sobota o godzinie 17. Bylowstrasse 90, Freies Muzeum Berlin. Dobrze, proszę bardzo, daję głos. Teraz tak, co do masonerii Piłsudskiego. Otóż Józef Piłsudski, jak studiowałem jego dzieje, na pewno nie jest materiałem na świętego takim jak Karol Wojtyła, prawda? To się zgadzamy. Z kobietami miał różne przejścia. No wybaczamy. Ale kobiety go lubiły i on lubił kobiety, więc no cóż, no taki był. Z kresu i no i miał, że tak powiem, nie było wtedy jeszcze gender, prawda? Więc on zachowywał się jak mężczyzna, no mężczyzna nie zawsze zachowuje się przyzwoicie i do końca tak. Ewangelicznie. Więc jakby ja mu wybaczam. Te dwie żony i parę kochanek, no wybaczam Józefowi Piłsudskiemu. Co do masonerii Józefa Piłsudskiego, nie ma na to takich twardych dowodów. Ja tego nie badałem bardzo mocno, nie będę tutaj spekulował. Jeżeli tak było, to ja bym mu to nawet wybaczył, bo po owocach ich poznacie. Owoce Wielkiego Józefa są takie, że po prostu do dzisiaj można przed nim klękać. No. Jeżeli się jest polskim patriotą. A no, masoneria, no, no Bronek Piszczak też jest masonem, on nawet się przyznał, prawda? Wybierając klękał przed Bogiem. Tak, a Piłsudski... Prosił o wybaczenie. No właśnie, no to ja... To ja bym... Tak. Nie była odosobnionym akcentem jego życia. No tak, ale wiecie Państwo, są dwa ryty masońskie, jest ryt szkocki, ryt Wielkiego Wschodu, szkocki jest deistyczny, Wielkiego Wschodu jest nie, Geremek był w Wielkim Wschodzie, Piłsudski był w szkockim, Jan Olszewski też był w szkockim. No wiecie Państwo, no tych masonów w dziejach Polski, którzy odegrali jednak wielką rolę patriotyczną, kilku jest, prawda? Więc no tak, to jest skomplikowane. Jak wszystko w naszym życiu społecznym, to jest skomplikowane. Tak, Janek, coś chciałeś, tak? Ja bym chciał, żeby Państwo wzięli pod uwagę jedną rzecz, że właśnie za ekipy Piłsudskiego masoneria miała być zlegalizowana w Polsce i to była zasługa Piłsudskiego. Dokąd mógł używać masonerii do swoich celów politycznych, to próbował to robić, okazało się, że oni są silniejsi, mocniejsi od zorganizowani, od lepszych zaplecze, w związku z tym próbował delegalizować, do tego nie doszło, ponieważ oni sami się zadelegalizowali. Dobrze, ale na tym kończymy temat masonerii Piłsudskiego. Mam nadzieję, że poczuła się Pani usatysfakcjonowana, chociaż na pewno Pani
nie wyjaśniłem wszystkiego. I ja bym prosił pytania kierować bezpośrednio do mikrofonu, ponieważ relacja radiowa jest jednak przez... Tak, Państwu jeszcze powiem, że smak wojny jest o wojnie na Bałkanach. Tam jest trochę znowu takich rzeczy, o których się nie mówi na co dzień. Ale to jest tak gwoli ścisłości, żebym już tak Państwa nie zwodził. A teraz Pani chciała. Pan, przepraszam. Przepraszam, bo jestem ślepy, bo zakupiłem trochę. Dzień dobry, Morzowski. Ja bym do Pana pytania dwa. Pierwsze pytanie, co Pan wie o przygodzie Pana Szumulińskiego? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co Pan sądzi o serialu 8-odcinkowym Telewizji Polskiej o Marzonku Piłsudskim, którą nagrał taki bardzo dobry reżyser dokumentalny. Zapomniałem nazwiska, ale sobie przypomnę. Dobrze. Odpowiem tak. Filmów i seriali dokumentalnych o Józefie Piłsudskim było trochę i one nie były złe, ale jednak fresk fabularny to jest coś, co przemawia przede wszystkim do młodego pokolenia i to jest duże zaniedbanie, że tego nie ma. A dokumentów rzeczywiście jest dużo i ja akurat tego dokumentu już nie pamiętam, ale 8 odcinków będę musiał zobaczyć. Super. Natomiast rzecz Szumlińskim. Otóż ja Wojtka Szumlińskiego znam już 20 lat. Pracowaliśmy razem w Gazecie Polskiej i jakby od początku przyglądałem się jego kłopotom. No i co mogę powiedzieć? To jest obraz sytuacji, jaka dziś panuje w Polsce. Dziennikarze, którzy usiłują podejmować niewygodne tematy, a Wojtek podejmował początkowo temat śmierci Jerzego Popiełuszki, napisał na ten temat dwie książki, bardzo niewygodne, ujawniające trochę nowych rzeczy. Potem zaczął ujawniać działania w WSI. Niestety blisko kontaktował się z Aleksandrem Lichockim, takim wysokim oficerem w WSI z Warszawy. Tenże Lichocki nagrał rozmowę z Bronisławem Komorowskim, no i kocioł się zaczął zacieśniać. Chodziło przede wszystkim o ubabranie komisji weryfikującej WSI w posądzenia kryminalne. Ciągle zresztą o to chodzi. Wtedy usiłowano ubabrać członków komisji weryfikacyjnej w posądzenie o korupcję przy weryfikacji, jak Państwo pamiętacie, a Szumlański był narzędziem do tego. Uważano, że jak się go wsadzi do więzienia, zrobi się areszt wydobywczy, to on pęknie i zezna wszystko, co oni chcą i wtedy będzie świadkiem oskarżenia. No on nie pękł, usiłował popełnić samobójstwo. Znacie Państwo te wszystkie koleje losu. No, nie udało się. Ale dziś znowu wraca ten temat, tylko dziś będą próbowali zrobić komisję do spraw komisji weryfikującej WSI i ubabrać znowu Antoniego Macierewicza i jego ludzi w kryminalne posądzenia. Tym razem zarzut będzie, że zawłaszczono lokale konspiracyjne należące do WSI. Zarzut bardzo trudny do odparcia, no bo lokale konspiracyjne nie pozostają w ewidencji jawnej, a do ewidencji tajnej mają dostęp tylko osoby z certyfikatem dopuszczenia do informacji tajnych. Kto wydaje certyfikaty? Obecne służby. Czy dostaną je członkowie opozycji? Raczej nie. Wobec czego cała komisja będzie się opierała na zeznaniach panów z PO i SLD, i może Ruchu Palikota, którzy dostaną poświadczenia dostępu do niejawnej informacji, wyjdą stamtąd i powiedzą, wiedza jest porażająca, kratki. Dla mnie jest i tak, taki jest scenariusz. Czy on się zrealizuje? Zobaczymy. Ale scenariusz ubabrania ludzi z komisji weryfikacyjnej w przestępstwa kryminalne odbywa się od dłuższego czasu. Między innymi po to reanimowano kukłę takiego oficera wywiadu Aleksandra Makowskiego. To jest kukła, proszę Państwa, i baron Münchhausen. To jest baron Münchhausen, on powie wszystko. Według niego to nie było większego wywiadowcy w Europie niż on. Taki James Bond Jaruzela, prawda? James Bond Jaruzela właśnie charakteryzujący się tym, że dużo pił i znał angielski. Ten James Bond miał, że już niemal w rękach Osamy Bin Ladena. Niemal go schwytał, napisał taką książkę, która jest po prostu stekiem jakichś bajań i idiotyzmów, gdzie on udowadnia, że miał już Bin Ladena, prawda? Tylko Amerykanie byli głupi, a w Polsce spisek Macierewicza uniemożliwił złapanie Bin Ladena. Wiecie Państwo, no świetnie, prawda? Można wszystko powiedzieć, jak się okazuje w polskich mediach, bo one jak papier przyjmą wszystko. Tenże Makowski
opowiada również, że Kukliński był zdrajcą. No, dla niego był, prawda? Bo jak on był sługusem sowieckim, to Kukliński go zdradził, prawda? I dla sługusów sowieckich Kukliński był zdrajcą. I słusznie świeżo odkryty miłośnik kobiet Wojciech Jaruzelski powiedział kiedyś, że jeżeli Kukliński był bohaterem, to kim byliśmy my? No to właśnie, to my im odpowiadamy. Bo on, pan generał Jaruzelski w wieku 91 lat został przez własną żonę określony mianem Amoroso. Żona stwierdziła, ja potrzebuję w domu partnera, a nie takiego Amoroso. No, to chodzi o to, że w Fakcie, czyli Bildzie Polskim, ukazał się artykuł o romansie generała z opiekunką. To jest o tyle ciekawe, że generał nie ma zdrowia, żeby od 20 lat stawić się w sądzie. No ale na opiekunkę ma zdrowie. Morozę. To taką mamy rzeczywistość. Proszę o dalsze pytanie. Ja może mam takie dopytanie do tego tematu pana Zmińskiego. Jak pan redaktor ocenia środowisko dziennikarskie, które po prostu troszeczkę uważam mało informuje, mało przekazu jest. Sprawy są po prostu sądowe, bez tej otoczki, powiedzmy, robione. Czy to jest tak normalne teraz obecnie, że niektórzy są stawiani jak gdyby, czy jak to pan widzi? To zawsze jest dla mnie bolesne pytanie, bo muszę mówić o swoim własnym podwórku, a na tym podwórku śmierdzi. No. Co tu, na polskim podwórku dziennikarskim to nawet nie śmierdzi, to jest już odór, który trudno jest wytrzymać. Co bardziej charakternych, odważnych dziennikarzy powywalano z tych mediów głównych? Pozostały lisy, olejniki, żakowskie, paradowskie. Przeważnie jakieś postkomunistyczne wyziewy, albo pokoleniowo, albo biograficznie. No i dziennikarzami, no ja ich nie nazywam dziennikarzami, tylko celebrytami. Różnica między dziennikarzem a celebrytą jest taka, że celebryta mówi, patrzcie na mnie, ja jestem najładniejszy. A dziennikarz mówi, ja jestem nieważny. Ważne jest to, co ma do powiedzenia człowiek, z którym rozmawia, albo ważne są fakty, które chcę państwu pokazać. No taka jest różnica między dziennikarzem a celebrytą. Dziennikarz jest pokorny wobec prawdy, a celebryta mówi, nieważna jest prawda, ważna jest moja promocja. Więc dziś mamy celebrytów sowieckiego chowu, poprzez sowieckie media, postsowieckie media lansowanych, i bardzo niewielu dziennikarzy. I to jest bieda, dlatego że w takim środowisku ciężko przebywać. Bo w takim środowisku właściwie często jest odruch niepodawania ręki, a to jest bardzo niekulturalne. Ja mam bardzo często, że komuś nie podaję ręki. Staram się być osobą kulturalną, dobrze wychowaną. I jest mi przykro po prostu, bo nie mogę podać ręki komuś, kto się wykazuje wyjątkową jakąś taką niedobrą postawą. Więc albo sobie rzeczywiście temblak jakiś zrobię i będę chodził z tą prawą, albo co robię, intensywnie. Ja po prostu jestem z Krakowa. O tyle mam lżej, że nie przebywam często w Warszawce. I nie chodzę na te ich bale, na te ich spotkania i tak dalej. Po prostu nie muszę ich dotykać, prawda? A w Krakowie tych takich celebrysiów jest trochę mniej i można ich omijać. Chociaż Kraków jest taką małą wioską, ten rynek krakowski, wszyscy tam się znają. Ale no, odpowiadając poważnie na to pytanie, jest ogromny kryzys w polskim środowisku dziennikarskim, o czym zresztą starałem się mówić. Dziś duże koncerny i wpływy dwóch wielkich sąsiadów dyktują właściwie treść polskich środków przekazu. Ukazują się informacje ważne, informacje, które powinny gościć w świadomości wszystkich obywateli, i one są przemilczane, są zamilczane na śmierć. Jedną z takich informacji, postaram się zawsze posługiwać własnymi przykładami, żeby się tam nie chować za kogoś. Jedną z takich informacji była niedawno opublikowany tekst, który opublikowałem o śmierci polskiego konsula w Bejrucie. Został zabity w niewyjaśnionych okolicznościach. Był oficerem agencji wywiadu. Nie przeprowadzono żadnego śledztwa, nic nie zrobiono. I
tego typu rzecz powinna doprowadzić polską opinię publiczną do wrzenia. Sikorski powinien być pytany przez wszystkich, co zrobił w tej sprawie. Ta sprawa w ogóle nie ma żadnego życia. Ukazał się artykuł, coś przeczytał, ale trwa zmowa milczenia. I to jest polskie środowisko dziennikarskie. Zmowa milczenia, ale jednocześnie matka Madzi, jednocześnie Romana Jaruzelskiego, jednocześnie tego typu newsy są, królują na czołówkach, prawda? W tym samym czasie kradną OFE, w jeden dzień, pach, nie ma już tych miliardów, prawda? W tym samym czasie kradną lasy, czyli prawie 700 miliardów złotych, które jest do ukradzenia, zdajemy sobie z tego sprawę. Kradną, w tym samym czasie usiłują założyć komitet organizacji Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, czyli znowu ukraść pieniądze, przecież żadnych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie nie będzie, bo nie jesteśmy Rosją Putina, nie przywieziemy sztucznego śniegu, nie zapędzimy tysięcy niewolników do pracy, tak jak to się stało w Soczi. W tym samym czasie prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Niemiec bije czołem przed Putinem w czasie otwarcia igrzysk. Da? Wszyscy wiemy, jak są przestrzegane prawa człowieka w Rosji. To nie ma znaczenia. Tam, gdzie jest interes, to nie ma znaczenia. Więc jakby ta tendencja do tego, żeby wypierać dobre dziennikarstwo, bo ono jest niewygodne, to nie jest tylko tendencja polska. Da? Ona jest ogólnoświatowa. Trochę. Ale w Polsce szczególnie nasilona, bo w Polsce nakładają się na to dwa zjawiska. Po pierwsze, to globalne zjawisko spłycania wszystkiego i zamieniania w reklamowy przekaz, a nie w informacjach, a po drugie wszystkie zjawiska postkolonialne, które u nas specyficznie są obecne. U nas w Rumunii, w Bułgarii, na Słowacji, w Czechach trochę mniej, ale też na Węgrzech trochę mniej, bo mają premiera, który o nich trochę stara się walczyć. No i tyle. Jesteśmy w Europie Środkowej, która była rosyjską kolonią i teraz mamy po prostu tego efekty. Być może nie dało się inaczej, nie wiem. Dzień dobry, Balcer, moje nazwisko, panie redaktorze. Ja chciałem wrócić jeszcze do WSI, Macierewicza i tej sprawy. Bo teraz słyszymy nagle, że jednak ta słuszna opcja nie chce tej komisji. I co pan myśli na ten temat? Czy nie byłoby jednak rzeczywiście w jakiś sposób dobre, żeby ta komisja powstała? Bo wtedy może byśmy się dowiedzieli dużo, dużo rzeczy, my jako społeczeństwo, dużo rzeczy, o których się nie możemy dowiedzieć teraz, no bo pan Macierewicz też jest związany. Ja też uważam, że powinna powstać ta komisja, bo wtedy ujawniłoby się aneks do likwidacji WSI. To aneks, który głęboko schował pan Komorowski i nie wiemy dlaczego. Czego ten pan Komorowski tak się boi? Dlaczego pan Komorowski od 20 lat broni WSI jak niepodległości? Co za tym stoi, prawda? Wolno nam zadawać pytania, nie znamy odpowiedzi. Być może, że ta komisja przemieniłaby się, tak jak komisja Rewina, wyrwałaby się spod kontroli, przemieniłaby się w komisję na przykład także wyjaśniającą sprawę, kim był tajny agent Stasi Oskar, działający w środowisku gdańskim. Prawda? No kim był, prawda? Bo tego typu pytania się pojawiają. Więc no nie wiemy, ale komisja mogłaby wyjaśnić. Komisja mogłaby wyjaśnić, więc niech będzie ta komisja, ale wtedy trzeba uważać, żeby oni cały czas nie zajmowali się przestępstwami kryminalnymi ludzi Macierewicza i Macierewicza i żeby nie słuchali Aleksandra Makowskiego, Minhausena, który mówi, że Macierewicz to agent obcego wywiadu, bo już do tego stopnia się posuwają, że agenci sowieccy mówią, że Macierewicz jest agentem obcego wywiadu. Oni patrioci polscy, prawda? Więc no dobrze, niech powstanie komisja, może się dowiemy. My, państwo w Berlinie, może w całym świecie, ale na państwu bardziej niż na nas spoczywa odpowiedzialność za sprawy polskie w jednym aspekcie. Jak wy nie będziecie robić rabanu w sprawach polskich, to nikt się o tym nie dowie. Dlatego, że u nas w Polsce był raban wobec serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Wielki raban, wielkie oburzenie. A z tego, co już wiem, z rozmów, tutaj w Niemczech właściwie tego nie zauważono. Dostał nagrodę, ale czy zauważono protest Polski? Czy zauważono polskie oburzenie wobec tego serialu? Nie, więc wy róbcie raban. Bo jak wy nie będziecie robić rabanu, no to kto się o tym dowie? Ale mamy ministerstwo. No mamy. Nie, ma pan rację. Mamy MSZ, ale MSZ nawet nie potrafił wyjaśnić śmierci polskiego konsula.
Więc, ale jak była sprawa medialna tego reportera, fotoreportera porwanego w Syrii, można było zarobić punkty. Uuu, to pan Sikorski był bardzo aktywny. Prawda? On sam uciekł, ale na szczęście, bo mógł mu głowę obciąć, tak jak temu inżynierowi w Pakistanie. Obcięto mu głowę, bo agencja wywiadu nie chciała zapłacić 50 tysięcy dolarów. Trzeba go jeszcze raz. 5 tysięcy dolarów miało zapłacić za głowę tego człowieka. 5 tysięcy dolarów. Nie zapłacono i obcięto mu głowę. Temu inżynierowi, który działał zresztą chyba na polskiego wywiadu. Dobrze, ale nie chcę się rozgadywać. Następna pani tam. Proszę. Brzezińska, moje nazwisko. Mam dwa pytania, ale na dobry początek jedno. Jestem w ogóle wstrząśnięta pana relacją na temat pamiątek po Józefie Piłsudskim. I mam takie pytanie, zresztą też no, dochodzą do mnie na ten temat wieści z innych stron. W Sulejówku nawet nieoznakowana droga nie ma jak trafić w ogóle do dworku. Natomiast mam takie pytanie, czy my właściwie musimy czekać na to, co zrobi ta obecna władza, co nam sypnie, co nam da i tak dalej, czy tego nie można by było wziąć w jakiś sposób we własne ręce? No właśnie pani odpowiadam. W jakiejś inicjatywie społecznej. Właśnie, właśnie pani odpowiadam, że zdenerwowałem się i usiłuję teraz i zorganizuję to, produkcję tego filmu. A od produkcji tego filmu może zacznie się w ogóle moda, zdrowa moda na Józefa Piłsudskiego, presja, która przyniesie jakiś efekt. Więc zróbmy to. Tak. Bardzo dziękuję. To oklaski na marszałka. Nie, to już od paru tygodni mam w głowie, ale dzisiaj Państwa informuję. Pierwszy raz publicznie informuję. Potrzebujemy konkrety. Tak, konkrety będą. Będzie komitet który, honorowy, który to będzie robił, wezmę tam różnych profesorów, żeby byli, Żaryna i tak dalej. Myślę, że się zgodzą. Oni będą nadzorować, żeby jedna złotówka nie zginęła, bo to jest ważne. Żeby tam nie zginęła złotówka, bo wtedy się wszystko przekreśli. I potem wybierzemy hollywoodzkich aktorów, reżysera, wszystko będzie jak chcemy. Dobrze. Najlepszy aktor niestety w Smoleńsku został. Ale pamiętajmy, że Józef Piłsudski był też młody, był w średnim wieku, więc tych aktorów ze trzech nam potrzeba. Proszę bardzo, tam panu z tyłu, pani. Panie redaktorze, Alicja Brauer, powiedzmy, obserwatorka zdarzeń. Pociągnę tak jak pana, tak, pociągnę pana wątek. Wspomniał pan o nasłuchu, który w tej chwili Amerykanie również kierują na opozycję polską. Wobec powyższego zadam kolejny raz, być może retoryczne pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego dziennikarze na przykład śledczy tym się nie zajmują, dlaczego nie wiążą tego wątku z tak zwanym programem nowego porządku świata. Czy cała reszta, cała polityka, łącznie Polska, o to, żebyśmy uzyskali niepodległość, o to, żebyśmy byli Polakami, nie jest utopiona, że to jest tylko bicie piany, ponieważ cały sensum stricto problemu leży właśnie w tym programie. Pani, zadałem pani pytanie na miarę Henry'ego Kissingera. Dziękuję. No bo, wie pani, ja nie jestem Henry'em Kissingerem. Leider. Nieść. Więc, mówiąc poważnie, ja nie znam kulis światowego spisku określanego jako New World Order. Nie znam, wobec czego mogę tylko o tym mówić, tak jak ślepy o gwiazdach, czyli na zasadzie wiary. Pewnej wiary, że jest tak albo tak. Więc ja osobiście nie wierzę w światowy spisek, bo uważam, że świat jest za duży, za różnorodny, żeby jakaś jedna grupa ludzi mogła go chwycić za twarz. Ciągle w to wierzę. Ja mówię, wierzę w to, taką mam intuicję. Nie mam wiedzy. Być może to, o czym pani mówi, czyli ten New World Order już istnieje. Już nas zatruwają tymi samolotami, już nam szczepionki, już nam żywność modyfikują. No, te wszystkie rzeczy już może się dzieją. Prawdopodobnie się dzieją. Tylko wczoraj wieczorem nawet toczyliśmy taką dyskusję. Ile w tym wszystkim jest zwykłej chciwość koncernów, które globalizują świat, bo chcą mieć globalnego klienta. I stąd po prostu gwałcą tam różnorodność przeróżnych narodów. A ile w tym jest zaplanowanej działalności spiskowej? Bo musielibyśmy założyć, że ci spiskowcy, ta wielka rada mędrców, tych kilku Soroszy innych, to mają już diaboliczne
aspiracje. Że im już nie wystarcza pieniądz. Bo tak to wygląda. No tak, ale no, przy takim założeniu. Obozy, FEMA i tak dalej. No. O tym trzeba mówić. Ale wiecie Państwo, to jest już rzecz, to jest rzecz z pogranicza wiary i nauki. Ja na ten temat nie mam wiedzy i nie mogę Państwa tutaj mamić hipotezami i spekulacjami. Więc uczciwie odpowiadam. Być może tak jest, być może nie. Ja nie wiem. Ale ja jestem tylko mały Gadowski z Krakowa, nie Henryk Kissinger. Ja mam pytanie na temat sytuacji ekonomiczno-energetycznej w Polsce. To znaczy ostatnie lata dyskusji, jak pan ocenia ostatnie lata dyskusji i rozwój i perspektywę gazu łupkowego w Polsce? I drugi temat to agresywna polityka, kwestia przyjęcia przemysłu chemicznego w Polsce. Więc to jest tak, kiedyś może się nam uda, że z wielką przyjemnością przyjadę do Państwa i pokażę Państwu mój stary film o aferze gazowej w Polsce. On jest z roku 2006 i opowiada o tym, jak Polska zawarła kontrakt z jednym z największych mafiozów rosyjskich, Semionem Mogilewiczem i sprzedawała, i Mogilewicz, przestępca, poszukiwany na liście najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI, Semion Mogilewicz, sprzedawał do Polski 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie w majestacie prawa. Nikt okazał się niewinny. Niedawno umorzono śledztwo w tej sprawie. Chociaż był mój film, były dowody, byli świadkowie, ja składałem zeznania wielokrotnie. Nic. Umorzono śledztwo. I to jest 2006, kiedy jeszcze nie było takiego skomplikowania interesów jak dziś. Dziś, kiedy pojawił się temat gazu łupkowego, no nastąpiło niezwykłe ciśnienie, ale też zmiana na rynkach światowych. Musicie Państwo zauważyć kilka tendencji, które w międzyczasie się dokonały. Otóż Amerykanie uwolnili eksport gazu łupkowego. Wcześniej była poprawka Kongresu, nie wolno było surowców strategicznych z Ameryki eksportować. Ameryka mogła tylko kupować surowce strategiczne. Ale teraz wydobycie gazu łupkowego w Stanach jest na taką skalę, że zaczynają to eksportować. To jest jedna obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że instalacje do skraplania gazu i flota gazowców na świecie w ciągu ostatnich kilku lat powiększyły się dwukrotnie. Już kraje arabskie dysponują olbrzymimi flotami gazowców. Można gaz LNG transportować do każdego miejsca na świecie, co powoduje, te dwie rzeczy, o których mówię, powoduje niesłychany spadek cen gazu na światowych giełdach. Dziś, gdybyśmy mieli wreszcie terminal gazowy, gazoport, moglibyśmy odbierać dowolną ilość gazu skroplonego z morza, niezależnie od Rosji. Ale to, co się dokonało wokół gazoportu, to jest historia szpiegowska. Naprawdę. I tu powiem rzecz niepopularną. Winę za to, że do dzisiaj nie powstał solidny gazoport w Polsce, ponosi niestety rząd PiS-u. Dlatego, że wtedy pod wpływem, to nie była wina Kaczyńskiego, pod wpływem lobbingu Ligi Polskich Rodzin przeniesiono budowę gazoportu z Gdańska do Świnoujścia. Ministra mieli swojego. Mieli swojego ministra Wycheckiego, który to załatwił. Ale już pomijam ten fakt. To, proszę Państwa, w Gdańsku tor wodny był niezależny, bo to jest Polska, to są polskie wody przybrzeżne, głębszy niż w Świnoujściu i dochodzi do Gdańska gazociąg. Więc można było zbudować terminal, już dziś czerpać stamtąd dostawy zdywersyfikowanego gazu skroplonego. W Świnoujściu nie ma instalacji do dziś, żadnej odbiorczej. Linia kolejowa, która dochodzi do Świnoujścia, wymaga przebudowy, bo cysterny gazowe są cięższe. Co więcej, gazoport buduje się na Wyspie Uznam, w którą nie łączy lądu polskiego żaden most. Do dzisiaj Uznam nie jest połączone z Polską. Przez rzekę Świnę de facto nic nie... Co więcej, jest tam tak płytko, że terminal zbudowano kilometr w morzu. Kilometr w morzu buduje się terminal. Czyli wyobraźcie Państwo sobie, jak będzie się drożał ten gaz. Gazowiec płynie i to małego tonażu. Gazowce mają większe zanurzenie, ale tam może płynąć gazowiec małego tonażu.
wpłynie do terminala, jeżeli go oddadzą, bo przecież go nie oddali do dziś i nie oddadzą jeszcze długo, wpłynie, będzie, gaz będzie odebrany w terminalu kilometr w morzu, będzie musiał być przetłoczony kilometr na ląd, a potem przetłoczony pod rzeką, żeby dopiero załadować go na cysternę. Jak będzie rosła cena tego gazu? To jest dywersja. To jest dywersja, ja to ciągle mówię. Ja to ciągle mówię, zarzucałem to ministrom nadzorującym bezpieczeństwo energetyczne bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi. Po prostu nikt mi nie odpowiedział. Moim zdaniem, dla świętego spokoju, zgodzono się na postulaty LPR-u. I do dzisiaj nie mamy gazoportu. Czyli, wracając do tego, co pan mówi, mamy możliwość odbioru gazu tylko z gazociągu jamalskiego. Po cenie o 35% wyższej niż mają Niemcy u wylotu. Czy to jest, proszę Państwa, to jest niesłychane dokonanie ekonomiczne na skalę światową. Gaz na wejściu kosztuje drożej niż po przetłoczeniu przez 670 km. Czyli na wyjściu Niemcy płacą 40% prawie taniej niż my na wejściu w gazociągu. Prawda? Tu nie ma żadnych reguł ekonomicznych. Rosja. Tak? Wski, bo mnie mylą. Ja mam. Ale przepraszam, jest kolejny. Bo pana wypowiedzi mam depresyjne wnioski. Nie, no już, proszę państwa, spokojnie. Już odpowiem na wszystkie pytania, spokojnie. Bo na Woli nie zostaje nic innego, jak tylko zrobicie nową rewolucję. Inaczej układy. Układy są już po 20 latach tak skostniałe, tak że nie władze, proszę pana, przez inżynierię społeczną. Tak, ma pan rację. W Łodzie się niczym nie, niech pan zobaczy tutaj, ilu jest młodych ludzi. A jest pan, no już jest. Jest. Okej, okay, ale reszta się tym nie interesuje. Nie mają w ogóle ochoty słuchać się jak o jakimś patriotyzmie. Drugie, pozbawiono Polaków banków, tak jak pan powiedział, mediów wszystkich. Ale ja bym prosił, nie powtarzajmy tej wiadomości, ale jak pan odpowiedział. Ja chcę to odkręcić, jak to, proszę pana, prawo nie działa wstecz. To Unia tak zabezpieczyła, żeby w razie, gdyby się coś nie daj Boże odwróciło, nikt nie poniósł kary. Jak pan chce odebrać ten cały potencjał ukradziony Polsce przez tyle lat? To się tego nie da zrobić. Ja już starałem się odpowiedzieć, odpowiem jeszcze raz. Ale wojenkę można zrobić. Tak, są dwie postawy w naszym narodzie. W naszym narodzie funkcjonują dwie postawy. Postawa insurekcyjna, którą pan proponuje. Postawa insurekcyjna, czyli synowcem siędziem na konia, jakoś tam będzie, kosę na sztorc, jedziemy. Prawda? Świetna postawa, żeby zostać bohaterem i zginąć bez sensu. I druga postawa, mniej oczywiście efektowna, ale niestety jedyna możliwa. Od dołu musimy odbudować polski kapitał i to, co nasze. Od dołu pracować. Pracować. I ja jestem zwolennikiem tej drugiej postawy. We mnie się krew burzy. Często bym chciał komuś przylać. Często bym chciał wziąć udział w jakimś powstaniu. Ale ten racjonalista, który jeszcze we mnie pozostał, mówi, a i co z tego? I co z tego? Spójrzcie państwo na Orbana. Trochę taka dygresja, ale warto się nad tym zastanowić. Orban prowadzi politykę w interesie narodu węgierskiego bez wątpienia, ale jednocześnie jest bardzo spolegliwy, by nie rzec na kolana wobec Rosji. Naprawdę. Nie, on gra Rosją, proszę. No, Węgry są za małe. No dobrze, no dobrze, ale no, tu proporcją gad. Czyli, a my jesteśmy tak wielcy, wobec Rosji 140-milionowej, bogatej w surowce, z jedną z największych konwencjonalnych armii na świecie, to co my możemy zrobić? Jak my możemy insurekcję zrobić wobec rakiet Iskander, które w Lidzie i w Królewcu są wycelowane w cele wszystkie polskie, w ciągu 8 minut mogą przestać istnieć polskie miasta. To są fakty. I my, porywając się na insurekcję, no to porwiemy się po raz kolejny na to, co już znamy z historii. My powinniśmy już trochę zmądrzeć, w sensie takim nawet nieładnym, obserwując historię i cynicznie grać na polski interes, rozgrywać polski interes. To jest pytanie Ukrainy. Co Polska powinna robić na Ukrainie? No bo jest w kleszczach. Z jednej strony banderowcy, którzy mordowali na Wołyniu. Znaczy, oczywiście nie oni, ale ci, którzy nawiązują do tego dziedzictwa.
z drugiej strony sowietyzowany wschód Rosji, który nienawidzi banderowców, ale de facto chciałby się przyłączyć do Rosji i mieć święty spokój z niepodległością. I my w tym wszystkim, co mam zrobić? Jak Kaczyński jedzie na Majdan i występuje tam jako pierwszy polityk, to mu się zarzuca, między innymi czcigodny ksiądz Zalewski, że wspiera banderowców. Tiachny Boka i tam Swobodę i tak dalej, prawda? I po części tak jest. Ale teraz, co my mamy zrobić? Co by zrobił Józef Piłsudski, gdyby dziś żył? Może warto napisać w ogóle książkę, co by zrobił Piłsudski, gdyby żył? Bo nikt jakoś się za to nie bierze. Ale co by zrobił? Przede wszystkim wywiadowczo spenetrował tą Ukrainę do cna. Bo najpierw my musimy wiedzieć, co tam się dzieje naprawdę. Kto z kim gra, gdzie są interesy, gdzie wywiady, gdzie BND, gdzie FSB, gdzie SWR. My to musimy wiedzieć. I na podstawie tych informacji należy rozegrać sytuację na Ukrainie tak, żeby Polska na tym zyskała. Polska. Nie wolność ogólnoświatowa. Nie za wolność waszą i naszą. Nie, bo to są romantyczne hasła, które nie niosą żadnych konkretnych przesłań. My musimy działać na nasz interes. Jeżeli chcą dzielić Ukrainę, bo pojawiają się takie głosy, Rumuni są gotowi, Węgrzy są gotowi, już do podziału Ukrainy, prawda? To my musimy rozeznać, nasz wywiad musi rozeznać. Znowu wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Ja bym nie... Proszę pana, ja bym prosił spokojnie, byśmy przeprowadzili dyskusję, dać panu rację. Bo ja zagadam odpowiedź. Ja państwa zagadam, a tu tyle tematów jest, żeby... Ja bym prosił tylko dokończenie i odpowiedzi na moje pytanie. Gaz, chodzi mi o kwestię wydobycia w Polsce. Już. Więc tak, wycofały się z Polski amerykańskie firmy, dwie duże amerykańskie firmy, skuszone przez Gazprom możliwością eksploatacji nowych źródeł gazu. Tam na Morzu Barentsa, Złoża Sztokmanowskie. Generalnie oni się wycofali, bo dlaczego? A dlaczego mają ginąć za Polskę? To jest to podejście. Mają lepszy interes z Rosją na tych złożach niż eksploatację łupków w Polsce. Dlaczego się wycofali? Ale wycofali się też z powodu opieszałości legislacyjnej Polski. To dziś nie stworzono gwarancji i przepisów jasnych, jak ma być eksploatowany gaz łupkowy w Polsce. A przecież Polska nie jest jedynym krajem, w którym są duże pokłady gazu łupkowego. Więc my przegrywamy konkurencję w czasie. W tym czasie już eksploatuje się gaz łupkowy w innych miejscach. I tego gazu jest bardzo dużo, więc już jakby zapotrzebowanie na polski gaz łupkowy nie jest tak wielkie. My na szczęście mamy zużycie gazu łupkowego rzędu 15 miliardów metrów sześciennych w ciągu roku. Dla porównania Niemcy zużywają 60 miliardów. Włosi zużywają też 60, Anglicy chyba 80 miliardów metrów sześciennych. Więc my zużywamy stosunkowo mało gazu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy gospodarkę, zwłaszcza energetyczną, opartą na węglu kamiennym. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę dyrektywy unijne, normy emisyjne CO2 i tak dalej, które intensywnie lansują Rosjanie, to się okaże, że no wszystko działa na naszą niekorzyść. Bo będziemy płacić ogromne kary za emisję CO2. Więc jakby Rosjanie grają w szachy. Rosjanie grają w tej sprawie o swój interes. Rosjanie żyją ze sprzedaży surowców dla Europy. Rosjanie nie mogą mieć niepokoju na zapleczu najważniejszych strategicznych linii surowcowych, czyli gazociągów i ropociągów. Oni tam nie mogą być niepokoju, dlatego oni w Polsce muszą robić swoją robotę. Ja im się nie dziwię. Tylko znowu jest pytanie, co my z tym robimy. Jak my, bo być może, to powiem coś niepopularnego, trzeba się z nimi dogadać. Być może jak Orban, trzeba z tego mieć po prostu pieniądze. Słuchajcie, Turcy dzisiaj mają okres prosperity gospodarczej olbrzymi. Dlaczego? Dlatego, że Turcy są elastyczni. Turcy dogadali się z Amerykanami, jak była wojna w Iraku. Amerykanie płacili im straszne pieniądze za możliwość przelotu nad terytorium tureckie. Za możliwość startu z baz tureckich znajdujących się w pobliżu Morza Śródziemnego. I w tym samym czasie Turcy zablokowali eksport z Gruzji tradycyjnych gruzińskich towarów eksportowych, czyli wina i wody bożu. Dlaczego zablokowali? Chociaż przyjaźnią się z Gruzinami, Turcy. Bo Rosjanie zaoferowali Turkom wyłączność na dostawę ogromnych ilości płodów rolnych do Rosji. Ale w zamian za zamknięcie granicy z Gruzją. I Turcy się nie zastanawiali, zamknęli. Ale dzięki temu dziś
Turcy są największym eksporterem płodów rolnych do Rosji, bo w Rosji nic się nie wytwarza. W Rosji nie ma rolnictwa. Więc Rosja żyje z surowców. To wszystko musimy wiedzieć. Jeżeli Rosjanie żyją z surowców, to oni naprawdę zrobią wszystko, żeby mieć z tymi surowcami porządek, czyli z Polską porządek. To jest sytuacja bardzo trudna. Więc naprawdę wywiad i służby są rzeczą newralgiczną, żebyśmy nasi politycy mogli podejmować jakieś decyzje. Jak nie mamy wywiadu, jest bezbronny. Albo jak mamy taki wywiad jak teraz. I teraz eksploatuje się dziś w Polsce jedno złoże łupkowe. W Polsce są chyba 4 platformy, które badawcze, które mogą eksploatować od razu gaz łupkowy. W Stanach Zjednoczonych jest chyba 700 platform, w Europie jest chyba 170, no z tego 4 są w Polsce. Z tego co pamiętam, bo to mi kiedyś klarował jeden z mądrzejszych ode mnie ludzi. I w takiej sytuacji, no musimy powiedzieć wprost, w najbliższym czasie nie będzie żadnego Eldorado w Polsce, jeżeli chodzi o gaz łupkowy. Opieszałość legislacyjna, brak zachęt dla inwestorów sprawiły, że dziś nie ma za bardzo kto eksploatować tego gazu łupkowego w Polsce. To jest smutna prawda, ale świat tak wygląda. Jest pewien moment, należy go wykorzystać. Za chwilę ten moment ucieka. Więc Tarnowem jest tak, że mówiąc krótko, bo żeby się nie rozumieć, Tarnów jest właścicielem patentu na tanie wytwarzanie grafenu. Grafen to jest materiał przyszłości, jednoatomowa struktura węgla. Więc czytajcie Państwo o grafenie, to wiecie jakie ma właściwości, w ogóle rewolucje, prawda? W każdej dziedzinie przemysłu i budownictwa i tak dalej. I teraz Tarnów ma, kupił patent, który opracowany został przez naukowców m.in. w Warszawie na tanie przemysłowe wytwarzanie grafenu. No to może być żyła złota. I podejrzewam, że stąd jest taki nacisk ze strony Wiaczesława Kantora i rosyjskich oligarchów na zakup azotów tarnowskich, a w tym momencie już polskiej chemii, bo minister Budanowski zrobił dobry ruch, mianowicie skonsolidował polską chemię i teraz i Puławy, i Tarnów są w jednej grupie inwestycyjnej. Trudniej to kupić, ale czy tego nie kupią? Nie wiem. Kantor doprowadził do tego, że Budanowskiego wyrzucono ze stanowiska ministra. Prawda? Pojechała delegacja polskiej, to była Komisja Spraw Zagranicznych plus jeszcze jacyś tam inni politycy do Moskwy, zjedli obiad i kolację z Kantorem i na kolacji Kantor powiedział, nie jest ja z tym ministrem, trzeba z tym zrobić porządek. 3 tygodnie później wyrzucili Budanowskiego. Czyli trochę jest tak, że oligarchowie rosyjscy dyktują Polsce, co ma robić. Kto jest w Rosji oligarchą? Oligarchą w Rosji jest ten, komu na to pozwolą służby. Bo w Rosji rządzą służby specjalne. Prawda? Pan pułkownik, no właśnie podpułkownik Putin, jest tylko kukiełką wystawioną przez te służby. To nie jest żaden car. Za tym carem stoi dyrektoriat. W Rosji, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, jest szacunek do stopnia, więc jak jest pułkownik, to gdzieś są generałowie. Prawda? Ale już nie rozwodząc się na tym, bo mógłbym o tym opowiadać znowu i zanudzić Państwa, powiem tylko tyle. Służby rosyjskie prowadzą dziś wraz ze służbami niemieckimi bardzo ważną rozgrywkę o Europę Środkową. I przejawem tej rozgrywki jest sytuacja na Ukrainie. Kto pierwszy pojawił się na Majdanie? Kliczko. Kim jest Kliczko? Wydaje mi się, że nawet już lepiej mówi po niemiecku niż po ukraińsku. Więc no, może nie, bo trochę jestem tutaj uszczypliwy, ale wiecie Państwo, Niemcy mają poważne interesy na Ukrainie. I Niemcy myślą o Ukrainie jako o spichlerzu. O miejscu, w którym można produkować nie tylko żywność, ale i mnóstwo innych rzeczy, bo to jest region bogaty w surowce. I zachodnia Ukraina jest w zasięgu niemieckiej polityki. I od dawna niemiecka polityka zagraniczna prowadzi tajną grę z Rosjanami na temat podziału Ukrainy. Więc jakby patrzmy na te wszystkie wydarzenia tylko z perspektywy polskiej, warszawskiej, a nawet z berlińskiej chyba jest lepiej, bo jednak Niemcy są tutaj regionalnym hegemonem. Niemcy dziś wyrosły na regionalne mocarstwo europejskie. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo wtedy widzimy prawdziwą
musimy, jakim jesteśmy, no idziemy, nasza izolacja potrwa, co wyciągniemy te stare jakieś karabiny i przez dwa dni będziemy chodzić w mundurach, bo potem wyparujemy. Moje nazwisko jest Bożena Nymryśter. Ja chciałam pana dopytać w sprawie, o której pan mówił na samym początku. Chodzi o nową organizację służb w Polsce. Pan proponował prezesowi Kaczyńskiemu właśnie pełnomocnika do spraw służb specjalnych. Nie wiem, czy taką funkcję nie pełni świętej pamięci pan Wasserman. Ale nie miał... Nie miał tych kompetencji, tak, które pan... Tak, biur nie miał. I tę pełnomocnikowi powinny podlegać dwa urzędy do spraw wywiadowczych i drugi do spraw cywilnych, w tym policja. Ja nie bardzo rozumiem, jakby to organizacyjnie miało wyglądać, gdyby policja podlegała jednocześnie temu pełnomocnikowi, bo pan mówi o podległości kadrowej również. Wyciągamy w tym i momencie... I jednocześnie MSW, wie pan, ja nie już, może to by już, było... Już mówię. Wyciągamy kompetencje służb specjalnych, wyciągamy kompetencje policyjne i służb specjalnych z gestii ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej. Całkowicie wyciągamy. Ci ministrowie będą uzgadniać z pełnomocnikiem udział formacji w różnych akcjach. Bo wtedy następuje porządek i wtedy premier może na bieżąco uzgadniać politykę swoją w oparciu o informacje ze służb. Natomiast biura, o których mówiłem, mają możliwość dokonywania zmian kadrowych w służbach. To jest bardzo ważna możliwość. Czyli na wniosek tych biur dopiero można mianować szefów służb. A nie tak jak dziś, że premier sobie wybiera po prostu swoich kolegów. I Maria Sklejc, ja tu jestem gościnnie u swojej córki. Pan powiedział na początku, panie rektorze, że pan jest zawiedziony, my tu wszyscy, ja tylko tu może powiem dwa słowa. Działam w Solidarności właśnie w Kielcach i ostatnio pisaliśmy do pana Juliusza Brauna, prawda, i do pana Jerzego Stępnia, znali się z nim tyle lat. Niestety odpowiedź była i od niego, od drugiego, że czasy się zmieniły. To jest tylko tyle. Ale poza tym tutaj jeszcze padło takie właśnie zdanie, a mianowicie, że młodzież nie interesuje się. Nieprawda, proszę państwa. Uczyłam przez 30 lat w szkole i po katastrofie smoleńskiej naprawdę uwierzyłam na nowo w młodzież. Młodzież by zrobiła to w pięknie, a mianowicie powiedziałaby, proszę panią, odszukać wszystkich dziennikarzy, którzy ośmieszali pana Lecha Kaczyńskiego, zwolnić ich, a dać na to miejsce innych. Także nieprawda jest, naprawdę, proszę państwa, jeszcze jedna, mianowicie z doświadczenia swojego wiem, wniosłam to od swojego dziadka, który mówił, dzieci, na słowo Polska staje się na baczność. Patriotyzm uczy się w rodzinie. I teraz mam takie po prostu pytanie, a mianowicie, to co pan tu mówi jest naprawdę coś pięknego, wspaniałego, ale teraz chodzi mi o to, czy na przykład można by wykorzystać tą wiedzę i wszystko to, co pan tutaj mówi, to zatroskanie o naszą ojczyznę, właśnie poprzez inne media. Nie wiem, teraz wchodzi telewizja Trwam. Na pewno wszyscy byśmy, jeszcze raz, my tutaj wszyscy usłyszeli, ale też i wszyscy inni. To jest jedno pytanie, a drugie jeszcze jedno. Jak pan widzi te wszystkie piękne działania, jak tutaj pan o tym powiedział, po prostu takiego na przykład młodych ludzi, jak jest pan Bosak, czyli właśnie ci wszyscy, no młodzież, prawda, żeby ich zaangażować i to wszystko. Dobrze, więc ja bym tak, nagrywamy spotkanie, więc to wejdzie do internetu, będzie można je obejrzeć, jakoś upowszechnimy. Co do ruchu narodowego, bo o to pani pośrednio zapytała, to ja uważam tak, 99% młodych ludzi zaangażowanych w ruch narodowy to są szczerzy polscy patrioci. Ja tylko obawiam się głowy tego ruchu, bo zwykle służby działają w ten sposób, że obcinają głowę i wsadzają swoją. Więc ja obawiam się, że tam jest wsadzona główka już inna. Bo jak widzę na tych ludzi, którzy są na czele, patrzę na nich, to jestem pełen obaw i nie ufam. I ciągle apeluję do młodych ludzi w różnych miejscach, gdzie jeżdżę i się spotykam, weźcie te sprawy we własne ręce, stwórzcie wasz ruch narodowy. Waszego pokolenia, pokoleniowy ruch. Ale nie bierzcie starych wyjadaczy, którzy przeszli 20 różnych formacji. Mimo, że są jeszcze młodzi. Bo to już są politykierzy, to są zgrani gracze. Zostawcie ich spokojnie. Działajcie sami. To jest,
To jest oczywiście przedmiot sporu mojego ze środowiskami narodowymi, bo oni twierdzą, że jestem usposobiony antynarodowo. Nie jestem, choć oczywiście jestem Piłsudczykiem, więc jakoś tam historycznie te zgrzyty z ruchem narodowym zawsze były, ale ja wychodzę z założenia, że te zgrzyty z ruchem narodowym mają bardzo prozaiczną przyczynę. Kobietę. Ona się nazywała Maria Piłsudska. I gdyby nie było tak, że Józef odbił ją Romanowi Dmowskiemu, być może byłoby dziś oba nurty, czyli narodowy Piłsudczykowski, szłyby bez zadrażnień w jednym kierunku, chociaż i tak idą w jednym kierunku, bo przecież działamy po to, żeby wzmocnić niepodległość Polski, a właściwie uratować. Spory, bo to jest tak, jak się będziemy spierać o to, jak urządzimy dom, a jeszcze go nie zbudowaliśmy, to go nie zbudujemy. Więc zostawmy spory na temat urządzenia domu w momencie, kiedy mamy już dom zbudowany. Bo wtedy możemy mówić, czy firanki będą takie, czy obrusy takie, czy coś innego jeszcze inne. Bo wtedy to są fajne spory między lewicą, prawicą. W Polsce brak jest lewicy niepodległościowej. Lewicy usposobionej patriotycznie. Tego jest brak. Lewicę zawłaszczyli Sowieci i Sowieciarze. Polscy Sowieciarze zawłaszczyli mówienie o lewicy, a to są ludzie, nawet nie prawicy, to są oligarchowie. To jest kawiorowa lewica. To są ludzie, którzy wysiadają z jaguarów, jak ten grupy Kalisz i idą na wiec bezrobotnych. Prawda? Wysiada z jaguara i idzie na wiec głodnych. Tak? A wygląda tak, że jeszcze 10 głodnych by się nim najadło. Spróbujmy powoli finiszować, bo Państwo już nie wytrzymacie. Czekam na pytanie. Proszę Pana, pytanie mam ze Związku Polaków w Niemczech z Poznaku Rogła. Pan wspomniał, że właśnie są problemy z wynajęciem sali, z innymi takimi są problemy. Otóż my staramy się, jak Pan zauważył, żeby została uznana mniejszość polska. Jedyna, która przed wojną udało się wywalczyć inne mniejszości, na przykład litewska, na przykład Serbo-Łużycza. I teraz, jak Pan zauważył, bardzo mocno Związek Polaków w Niemczech poprzez panią senator, obecnie poseł Arciszewską, pana Hamburę, no i związek dąży do tego. Co zrobić, jak pomóc, żeby właśnie nagłośnić tą sprawę i w ten czas nie będzie tych problemów tak jak tutaj, bo będziemy mieli lokale, będą pieniądze na to, żeby po prostu można było to polskość bardziej krzewić. Czy to jest... proszę Państwa, bo odpowiedź może być dwojaka. Odpowiedź może być taka prawnicza. No, jak to się robi, prawda? I my to wiemy, jak to się robi. I druga odpowiedź, bardziej realna, jak to się ma do polityki. Polityka niemiecka, tak jak ja ją rozczytuję dziś, nie dopuszcza możliwości powstania mniejszości polskiej, bowiem byłaby to zbyt silna grupa etniczna wewnątrz państwa niemieckiego. To nie byłaby grupa Serbo-Łużycza, która jest właściwie folklorystyczna, prawda? Czy tam jakaś inna grupa, bo nie wiem, czy istnieje Związek Ludności Tureckiej w Niemczech. Nie, z tego samego powodu. Tu chodzi o pewną integralność państwa. Z powodu interesów niemieckich trudno jest zaakceptować powstanie interesów polskich w Niemczech. I to warto sobie z tego zdawać sprawę, jednocześnie dążąc do tego, żeby to zrobić. Bo tutaj musi być karta przetargowa. Ta polska mniejszość musi mieć kartę przetargową, czyli musi mieć siłę finansową i siłę polityczną. My Polacy musimy mieć w niemieckim parlamencie swoich polityków. Ale czemu nie mamy? Bo się ciężko nam zjednoczyć. To jest to samo, co w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Gdzie w Chicago nie ma polskich radnych, chociaż jest dwumilionowa mniejszość. Więc celowo, no dobrze, no ja wiem, ale my to musimy... Dałem to zastrzeżenie. Polityka niemiecka nie będzie skłonna do łatwego uznania formalnego istnienia mniejszości polskiej, co nie znaczy, że mniejszość polska nie powinna podjąć działań ku temu, żeby tak się stało. Ale jakie działania są skuteczne? Tylko lobbying finansowy i polityczny. Wsparcie własnego rządu. A wsparcie własnego rządu będzie wtedy, kiedy będziemy mieć rząd, który dbał o swoją diasporę. Kółko się zamyka, więc po pierwsze dążmy do tego, żeby sprzątać polski dom,
a po drugie podejmujmy wszelkie działania, żeby wzmocnić siłę nacisku polskiej mniejszości wewnątrz państwa niemieckiego. Metodami oczywiście demokratycznymi, czyli, jak mówię, finanse i polityka. Czyli skoki. Na przykład skoki. Uzupełnienie do pani uwagi o oglądalności. Po prostu wszystkie spotkania nasze, które organizujemy, można obejrzeć w internecie. Jako przykład podam profesor Andrzej Zywertowicz, był u nas również w Berlinie. Oglądalność tego spotkania, tego wykładu profesora Zywertowicza na YouTube jest 20 tysięcy oglądnięć. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć. Jest redaktor Michalkiewicz, redaktor Cezarek Mys, profesor Nowak i tak dalej, i tak dalej. Redaktora będzie za parę dni, jak nasz kolega operator to sprawnie wszystko przerobi. Następnym razem zamknie będę za szerzenie jakichś teorii spiskowych. I tu pani ma pytanie. Ja chciałabym tylko pod tą sytuację energetyczną Polski jeszcze podkreślić. Polska jest w bardzo ciężkiej sytuacji, mianowicie Niemcy, inne kraje sprzeciwiają się temu, żeby Polska wydobywała ten gaz łupkowy, żeby budowała atomowe elektrownie i żeby używała węgla kamiennego. Także mamy bardzo małe możliwości rozwojowe, energetyczne. Jeżeli chodzi o ten gazoprom, on się nie znajduje na wyspie Uznam. On się znajduje po stronie drugiej, na tej wolińskiej stronie, która jest połączona z Polską lepiej. Uznam jest rzeczywiście jest rozdzielony, ale to nie jest strona, to nie jest Uznam, na której się znajduje gazoprom, to jest Woli, na drugiej stronie polskiej. Ale ja tam byłem. Ja też byłam. Znam. To nie jest wyspa Uznam. Instalacje są po stronie Świnoujskiej. Jest na wyspie. Świnoujście też jest po drugiej stronie. Jest na wyspie. Woli. Jest na wyspie Uznam. Większa część Świnoujścia jest na wyspie Uznam, tam jest gazoprom. Ale to... Gazoprom jest na tej prawej stronie, na wschodniej, a Świnoujście górą jest po lewej. To wszystko jedno. Dobrze. Jeszcze jedno chciałam zauważyć, że gaz łupkowy, największe złoża znajdują się na Ukrainie właśnie. Dlatego, że pierwsi wydobywcy tego gazu byli Polakami. Wszyscy inżynierowie wyjeżdżali tam, żeby pracować. Jeszcze ziemie, które się znajdują w tej chwili na Ukrainie, należą do polskich właścicieli. I mają ludzie na to dowody. Chodzi o to właśnie też może o ten gaz łupkowy, który może jest jednym z największych surowców w tej chwili. Proszę Państwa, ale z gazem łupkowym jest pewien problem, dlatego że gaz kawernowy, ten tradycyjny, jest bardzo łatwy do eksploatacji. Wystarczy się przebić do kawerny, w której gromadzi się gaz, tak jak pod parasolem, i on pod własnym ciśnieniem wychodzi. W momencie, kiedy mamy do czynienia z eksploatacją pokładów łupkowych, to są to pokłady bardzo wąskie i rozszerzone, znaczy położone wszerz. To nie są pokłady, które się sięgają głęboko. One są wszerz. I teraz należy to robić taką technologią szczelinowania, czyli wtłaczania tam płynu. Wtłacza się płyn, gaz wychodzi, i wtedy dopiero można go eksploatować. To jest dużo droższe i rzeczywiście niesie pewne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Oczywiście te zagrożenia są wyolbrzymiane, ale jednak ten płyn tłoczony no gdzieś musi być potem magazynowany i odprowadzany. Tu jest pewien problem. To jest droższe i do tego trzeba instalacji, które dziś de facto są amerykańskie instalacje, te platformy szczelinujące. I nie wdając się już jakby w te techniczne szczegóły, w których też nie jestem biegły, bo tylko mówię to, co wiem, to my mamy dzisiaj niedostatek instalacji. Stąd też mamy gdzieś wydobycie eksperymentalne z jednego pokładu łupkowego. A żeby to miało w ogóle sens ekonomiczny, takie wydobycie musi być sobie z 20 pokładów. Żeby to miało sens dla Polski, nie na eksport, tylko w sensie Polski. My dziś 1/3, 35% właściwie, naszego zapotrzebowania na gaz czerpiemy ze źródeł zielonogórskich. Tam mamy jeszcze dużo gazu kawernowego,
A jeszcze mamy niezbadane do końca możliwości eksploatacji na Podkarpaciu. Tego tradycyjnego gazu kawernowego. Już nie mówiąc o gazie łupkowym. Więc jakby, no to są skomplikowane rzeczy, ale możliwe do realizacji przy pewnej postawie rządu. Przyrzekam pani, że jeszcze raz zweryfikuję swoje informacje na temat Świnoujścia. Jeżeli pani ma rację, to pani publicznie przyzna tą rację. Jest niezawisłe uzna. Ja mam pytanie jeszcze od słuchacza z radia, który przesłał nam pytanie. Wśród młodzieży ostatnio słychać opinie, że zmiany w Polsce tylko mogą dokonać się, jak to się mówi, kolokwialnie siłowo. Czy w Polsce jest możliwy Majdan i konsekwencja coś takiego? Proszę Państwa, ale spójrzmy na efekty Majdanu. Przecież Majdan trwa już 2 miesiące. Jakie przyniósł efekty? Żadne. Poza pobitymi, zabitymi, przemarzniętymi ludźmi, to co się dzieje na Majdanie nie przyniosło żadnego efektu. Więc jakby, no nie tędy droga, bo ja rozumiem, że na Ukrainie jest trochę inny poziom życia jeszcze niż w Polsce. Są inne napięcia. Sytuacja korupcyjna na Ukrainie i postkolonialna jest, no myślę, 50% gorsza niż w Polsce, więc tam ludzie są zdeterminowani. Bo tam już jest kwestia zagrożenia biologicznego wręcz, czasami. U nas rozwiązania typu Majdan są najgorszymi z możliwych, bo tłumem jest po prostu łatwo sterować. Tłumem zawsze sterują prowokatorzy. I to, co zrobi tłum, to czasem są rzeczy niemożliwe potem już do odkręcenia. Więc zanim rozpęta się ulicę, zanim rozpęta się całą psychologię tłumu, to należy się głęboko zastanowić, czy się nad tym zapanuje, czy to ma sens i czy to będzie służyć polskiej niepodległości. Bo my tą niepodległość musimy na zimno tworzyć, po republikańsku, wzmacniając polskie instytucje, wzmacniając polskie firmy, wzmacniając polską gospodarkę. To jest działanie patriotyczne dzisiaj. Ono jest nieefektowne oczywiście, bo trwa latami, ale ja nie widzę innego wyjścia z sytuacji. Bardzo łatwo jest wyjść na barykadę, tylko co potem? I czy ci przywódcy z barykady okażą się dobrymi przywódcami politycznymi? No to mieliśmy już tę sytuację, więc trzeba bardzo uważać z szafowaniem, zwłaszcza cudzą krwią. Bo łatwo jest wezwać ludzi do powstania, a potem umyć ręce i uciec na emigrację. Jacek Lehmann, Berlin. Państwo już są zmęczeni. Jedno króciutkie pytanie. Czy wie pan coś pewnego na temat kontaktów Bronisława Komorowskiego z wywiadem rosyjskim? No powiem tak, wiem to co wszyscy, czyli że spotykał się z Nikołajem Patruszewem, byłym szefem FSB, co sam potwierdził. Po co się spotykał, nie wiem, ale się spotykał. Być może towarzysko, bo panowie może się lubią, nie wiem. Natomiast to jest jedyna pewna informacja, jaką posiadam na temat kontaktów pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Na pewno pan prezydent Bronisław Komorowski bardzo lubi przyjmować w swoim pałacu delegacje rosyjskie. Często odnoszę wrażenie, że pan minister spraw zagranicznych Rosji jest jakby jego takim, jakby to nazwać, nie doradca, to jest za nisko. Jest mentorem, o, to jest dobre słowo. A? Pan Bronisław Komorowski bardzo lubi wsłuchiwać się w głos swojego mentora. Ale to jest być może tylko moja publicystyczna złośliwość. Nie wiem skąd się biorą błędy ortograficzne pana prezydenta, ale być może też z dwualfabetowości. Powoli zbliżamy się do końca tego bardzo ciekawego spotkania. Bardzo dziękujemy panu rektorowi. Bardzo dziękuję, a teraz podpisuję książki i już jestem do państwa dyspozycji. Dziękujemy państwu. Bardzo dziękuję.